Dzień dobry, kochane. Dzisiaj rozmawiamy o cerach problematycznych jesienią i zimą. Jesień i zima to specyficzny czas dla skóry. Można by powiedzieć, że tak w zasadzie, jakby wziąć pod uwagę czy wiosnę, czy lato, to każda z pór roku pełni jakąś swoją rolę i ma wady i zalety. Zaletą jesienią i zimą jest to, że możemy wykorzystać intensywniejsze, złuszczające kosmetyki. No właśnie, ale tutaj warto zwrócić uwagę na to, żeby utrzymać tę skórę w równowadze, żeby nie przesadzić z tym złuszczaniem i oczyszczaniem skóry, żeby nie poszło nam to po prostu w takie uwrażliwienie. Oto jest bardzo prosto, bowiem jak toczy się przewlekły stan zapalny w skórze, a mówimy sobie dzisiaj o trądziku różowatym, czy łojotokowym zapaleniu skóry, czy trądziku grzybiczym hormonalnym, bo tutaj pragnę też nadmienić, że jak mówię o trądziku, to mówię o trądziku wszelakiego rodzaju, to łatwo jest pójść w taką przesadę, bo chcemy zmniejszyć przede wszystkim błyszczenie. Chcemy zlikwidować zaskórniki. Chcemy zmniejszyć ilość krostek grudek. I wtedy sięgamy po coraz większą ilość kosmetyków właśnie tych przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, złuszczających. One mogą wręcz spotęgować występowanie zmian, jeżeli będzie ich za dużo w naszej pielęgnacji. Dlatego w dzisiejszym temacie omówimy sobie taką równowagę. Wiem, że też wielokrotnie o tym słyszałyście, ale pomyślałam dzisiaj nad tym tematem w kontekście właśnie takim, że zauważyłam niejednokrotnie u moich klientek, jak mimo dobrze prowadzonej pielęgnacji przychodzą do mnie nawet z lekko naruszonym płaszczem hydrolipidowym. I właśnie dzisiaj przedstawię Wam odpowiednie rozwiązania, żeby znaleźć się znowu tutaj po środku. Tu mamy złuszczanie, a tu dbamy o płaszcz hydrolipidowy. Co z kolei zrobić, żeby nie przesadzić w przypadku płaszcza hydrolipidowego, czyli znowu, żeby nie nadbudować tych lipidów, żeby nie dać tej skórze zbyt dużo tłuszczów, żeby gruczoły łojowe nie dostały takiej pożywki, żeby one w rezultacie nie zaczęły jeszcze wyrzucać większej ilości tego łoju. To jest sztuka, to wcale nie jest aż takie bardzo proste, ale jak zrozumiecie, gdzie tutaj należy się znaleźć po środku, to będzie Wam znacznie łatwiej. Co jest charakterystyczne dla cer problematycznych właśnie w tym okresie jesienno-zimowym? Przede wszystkim zwiększona praca gruczołów łojowych. Oczywiście możecie powiedzieć, że to jest o każdej porze roku. Tak, ale potrafi być jeszcze większa praca gruczołów łojowych pod wpływem przede wszystkim suchego powietrza w pomieszczeniach. Wtedy to gruczoły łojowe zaczynają się bronić i mamy jeszcze większy wyrzut łoju. Dodatkowo tutaj różnica jest pomiędzy latem, a jesienią i zimą taka, że latem ten łój się upłynnia i mamy mniej, kolokwialnie mówiąc, zapchane gruczoły łojowe, właściwie nie gruczoły łojowe, a ujścia mieszków włosowych, czyli zapchane pory. A z kolei zimą, kiedy ta skóra jest mniej dotleniona, mniej wychodzimy na świeże powietrze, to właśnie ten łój, on jest taki zastały. On nie jest upłynniony i przez to w rezultacie jednocześnie się błyszczycie, ale jest też większa skłonność do zaskórników. Bardzo często jak obserwuję skóry czy moich klientek, czy w ogóle z Wami tutaj rozmawiam, to zauważam taką zależność, że właśnie, owszem, błyszczenie może być podobne latem i jesienią, ale tu, jeżeli chodzi o zaskórniki, te zaskórniki latem się troszeczkę zmniejszają, a niestety jesienią i zimą potęgują. Dlatego tutaj właśnie mamy kolejny problem. Zwiększenie ilości zaskórników. Dodatkowo pod wpływem mniejszego dotlenienia całego organizmu, mniejszego właśnie ruchu na tym świeżym powietrzu, skóra też traci na kolorycie. Staje się bardziej ziemista, uśpiona. Co więcej, cery problematyczne, które mają większą pracę gruczołów łojowych i w szczególności, gdy mówimy o trądziku pospolitym, który z reguły towarzyszy cerom tłustym, które są grube w swojej strukturze, one z natury już mają skłonność do takiej ziemistości, a co dopiero, gdy właśnie ta skóra jest jeszcze gorzej dotleniona. Więc my tutaj musimy wyjąć kolejne narzędzia, żeby tej skórze pomóc, żeby odzyskać jej zdrowy blask, koloryt. Dodatkowo, co jeszcze? Bardzo często wzmaga się ilość krostek grudek pod wpływem właśnie tego punktu wyjściowego, czyli tych zaskórników. Jeżeli zwiększa się skłonność do zaskórników, to i tym samym niestety potęguje to występowanie krostek grudek. Takie siedzenie w domu, gorsze właśnie dotlenienie też będzie sprzyjało rozwojowi stanu zapalnego, bo jeżeli
przebiega, że tak powiem, dobrze krąży krew w naszym organizmie, to całe gojenie też będzie przebiegało szybciej. Tutaj to wszystko jest takie zastałe. Tak jak można by to porównać troszeczkę jak niedźwiedź jest w tym swoim zimowym śnie, tak nasza skóra, ona też jest właśnie taka trochę uśpiona. I naszym tutaj zadaniem będzie, żeby tę skórę nakręcić do regeneracji, jednocześnie spowolnić powstawanie stanów zapalnych, łagodzić ich występowanie. I tutaj jest kolejna trudna kwestia, bowiem pod wpływem działania sztucznego ogrzewania, czyli zmniejszenia diametralnie spadku nawilżenia powietrza w pomieszczeniu, mamy skłonność do naruszenia płaszcza hydrolipidowego, ba, nierzadko do zaburzenia całej bariery hydrolipidowej. To jest jeden z największych problemów właśnie w tych okresach zimniejszych. Dlatego, że przy suchym powietrzu bardzo o to łatwo. Trudno tutaj rzeczywiście na tyle zbudować dobrze pielęgnację, żeby tę skórę w ryzach utrzymać. Ja wielokrotnie mówię, że już jak obserwuję skórę w lutym czy w marcu, to zawsze delikatnie one są już jednak przesuszone. Właśnie przez to, że tyle w tych pomieszczeniach przebywamy. Czyli naszym zadaniem będzie to, żeby spotęgować to ukrwienie, lepszy przepływ przez to też substancji aktywnych zawartych w różnorakich kosmetykach. Ale nie możemy właśnie zapominać o regularnym też złuszczaniu. Tylko znowu nie możemy pójść w przesadę. To jest ta homeostaza, o której mówiłam Wam. Bowiem ważne jest to, żeby nie gromadziła się nadmierna warstwa rogowa, czyli te nadmierna ilość martwych komórek naskórka, ale jednocześnie nie może być tak, że tę skórę pozbawimy tej warstwy ochronnej. Pamiętajmy, że warstwa rogowa jest najistotniejszą kwestią w naszej skórze, bowiem to jest ta tarcza obronna. Jeżeli my tutaj pójdziemy za daleko, to w tym momencie pojawi się nadwrażliwość. Jak już się pojawi nadwrażliwość, czy naruszymy delikatnie płaszcz hydrolipidowy, to kaskadowo wszystko leci na łeb, na szyję. To jest bardzo ważne, żeby właśnie tutaj cały czas płaszcz hydrolipidowy stał w obronie, a my działamy sobie delikatnie, małymi krokami. Również istotne jest to, że jeżeli chodzi o jesień i zimę, to jest świetny czas na eksperymenty, ale znowu, jeżeli nawet coś nam nie wyjdzie, to jest to, bym powiedziała, może mniejsza konsekwencja niż latem, bo nie wystawimy się na działanie słońca, ale jednocześnie znowu mamy to działanie suchego powietrza i tu też trzeba uważać, bo okej, możemy sobie bardziej skórę pozłuszczać, bo nie jesteśmy tak narażone na przebarwienia, bądź co bądź promienie UVB, które w dużej mierze są za to odpowiedzialne, one pod innym kątem padają właśnie w tych okresach. Nie musimy się tak o to martwić, że powstaną nam momentalnie plamki, nie będą się one utrwalać. Ale właśnie, żeby nie przesadzić. To jest bardzo istotne. Więc dbamy o odpowiednie nawilżenie, ale nawilżenie to nie wszystko. I wielokrotnie mówię tu, czy mówimy w kontekście klasycznego, pospolitego trądziku, czy w trądziku różowatym, czy w EUZS-ie, to bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim zachować właśnie tę równowagę lipidowo-wodną, tak? Znaczy, cały czas patrzymy, żeby ta skóra była odpowiednio natłuszczona, ale nie możemy przesadzić z ilością lipidów, bowiem jak przesadzimy, to znowu ta skóra, ona będzie taka przyduszona. Czyli tutaj jak najbardziej musi być to utrzymane na odpowiednim poziomie. Kolejna bardzo ważna rzecz to duża skłonność do zaczerwienień. Co więcej, dziewczyny, tutaj aż tyle o zaczerwienieniach dzisiaj nie będę mówiła, bowiem to będzie kolejny temat. Już za tydzień dowiecie się właśnie, jakie ma następstwa rumień zaczerwienienie, jak im zapobiegać, jak już działać, gdy się to pojawi. Dzisiaj tylko tak napomknę o tym, że to się może jak najbardziej tutaj pojawić, jeżeli przesadzimy ze złuszczaniem, z tym działaniem przeciwbakteryjnym. Ale właśnie to zaczerwienienie jest mocno spotęgowane w okresach jesienno-zimowym pod wpływem nie tylko suchego powietrza w pomieszczeniach, tych kaloryferów, grzejników, ale pod wpływem klimatyzacji, zmian temperatur przede wszystkim. To jest najtrudniejsze dla skóry. Bo nawet jeżeli nie mamy takiej bardzo dużej skłonności, to jak już wejdziemy sobie z tego zimnego do ciepłego, to momentalnie no jednak rozszerzają się pory, rozszerzają się naczynia krwionośne. I nawet jeżeli u Was nie pojawia się ten rumień, to jednak tutaj znowu mamy większy wyrzut łoju, tak? I ta skóra znowu ma trudniej.
Co jeszcze więcej, też pod wpływem działania takiego ciepłego powietrza, niestety, ale większą zdolność do rozwoju mają grzyby. Czyli tu z kolei mamy udział czy w trądziku grzybiczym, czyli w fungal acne, czy w EUZS-ie, czy w trądziku różowatym. I na to też musimy uważać, bo takie ciepłe powietrze jest idealnie sprzyjające. Dlatego też na to należy zwrócić uwagę, czyli zachować tutaj mikrobiom w równowadze. I teraz, kochane, właśnie nasze zadanie, jakby tutaj, jeżeli chodzi o działanie w tej pielęgnacji, na czym przede wszystkim będzie polegało? Przede wszystkim delikatna pielęgnacja, jednocześnie skuteczna, czyli to, co wspominałam Wam przed chwilą, utrzymanie prawidłowo w regulacji pracy gruczołów ujowych z zachowaniem jednocześnie płaszcza hydrolipidowego. Drugie to wyrównanie struktury skóry, bowiem pod wpływem tutaj nagromadzenia martwych komórek naskórka, zmniejszenia tego krążenia w skórze, jest duża zdolność do tego, żeby skóra stała się bardziej szorstka i to, co już Wam wspominałam o tym szarawym kolorycie. Więc wdrażamy substancje złuszczające i tu genialnie sprawdzają się substancje takie jak oczywiście kwas salicylowy dla osób, które tolerują go. Jak najbardziej może zamiennikiem być chociażby kwas szikimowy. To jest też bardzo ciekawy temat. Tutaj też będziecie miały osobny materiał właśnie o tym kwasie szikimowym. Możecie sobie go obejrzeć. Dodatkowo jeszcze warto wdrożyć intensywniejsze kwasy, po które nie mogłyśmy dotychczas sięgać, jak kwas glikolowy, może być w mniejszych lub w większych stężeniach. Oczywiście kwas glikolowy nie będzie wskazany w przypadku EUZS-u i trądziku różowatego, ale jeżeli borykamy się z trądzikiem pospolitym, mamy tam blizny potrądzikowe, czyli te blizny zanikowe, to kwas glikolowy będzie znakomitym rozwiązaniem. Dalej, wszelkiego rodzaju kwasy AHA, czyli te kwasy też owocowe, nie po wszystkie mogłyśmy sięgać w okresie letnim, a teraz mamy ogromne pole do popisu. Możemy tę skórę stymulować na różnorakich jej poziomach. O wszelkich kwasach właściwie miałyście przez cały okres letni i teraz ten jesienny, właśnie w tych środowych odcinkach, więc tutaj Was odnoszę, dzisiaj nie będę mówiła o poszczególnych kwasach. Był też ostatnio zupełnie świeżutki materiał o kwasach, dlatego dzisiaj tylko Wam wspominam, jakie kwasy w pielęgnacji tych cer problematycznych będą odpowiednie. Znakomicie oczywiście sprawdzą się kwasy PHA, czyli polihydroksykwasy jak glukonolakton czy laktobionowy. One powinny w zasadzie towarzyszyć każdemu rodzajowi skóry i ze szczególnym naciskiem tutaj właśnie na cery problematyczne, bowiem one łagodzą rumień, zwiększają poziom nawilżenia i pięknie rozświetlają skórę. Więc jeżeli mamy tę skłonność do ziemistości, do takiego nierównego kolorytu, takiej uśpionej skóry, to tutaj glukonolakton i laktobionowy będą bardzo, bardzo pomocne. Nie należy zapominać o innych kwasach, takich jak kwas azelainowy, który też będzie znakomitym rozwiązaniem i alternatywą dla kwasu salicylowego. Kwas azelainowy ma bardzo szeroki spektrum działania, też mogłyście się przekonać o tym w jednym z odcinków środowych. Nie tylko działa przeciwzapalnie, seboregulująco, czyli reguluje pracę gruczołów ujowych, ale również keratolitycznie, czyli delikatnie złuszczająco, bez takiego efektu drażnienia. Dodatkowo zmniejsza występowanie rumienia, jest bardzo pomocny w trądziku różowatym. Tylko pamiętajmy, jak ja mówię o zmniejszeniu rumienia, to nie ma się tyczyć tylko EUZS-u czy trądziku różowatego, bo zobaczcie, jak często rumień może towarzyszyć cerom problematycznym w przypadku trądziku pospolitego każdego rodzaju. Tam, gdzie się toczy stan zapalny, tam zawsze jest większa skłonność do rumienia, więc należy o tym pamiętać, żeby tu też przeciwrumieniowo działać. I kwas azelainowy w tej roli sprawdza się znakomicie. On jednocześnie zmniejsza zaczerwienienia, jest fantastycznym antyoksydantem, zmniejsza swędzenie skóry, które też jest bardzo charakterystyczne w przypadku wszelkich cer problematycznych. Swędzenie jest taką oznaką, bym powiedziała, że tak, albo mamy naruszony płaszcz hydrolipidowy. Ja oczywiście nie mówię o swędzeniu takim krótkotrwałym, że coś nas zaswędzi, to jest zupełnie naturalne. Ale właśnie jesienią, zimą swędzenie potrafi być niesamowicie spotęgowane pod wpływem wysuszenia skóry, pod wpływem naruszenia płaszcza hydrolipidowego, ale też potrafi być oznaką, w szczególności w przypadku fungal acne, EUZS-u i trącika różowatego, gdy coś się pojawia. Gdy dochodzi do kolonizacji grzybków, jeżeli macie taki charakterystyczny świąt w danej partii twarzy i to się powtarza, czasami może być jeden, dwa razy dziennie, a czasami kilkukrotnie, zauważacie, że rzeczywiście to jest cały czas w tym samym obszarze, to jest to oznaka, że tam się coś dzieje.
I wtedy preparaty, które będą zmniejszały ten świąd, jak chociażby przed chwilką wymieniony kwas azelainowy, będą znakomitym rozwiązaniem. Ale mówiąc o swędzeniu, nie możemy zapominać o innych substancjach łagodzących, bo oczywiście nie pielęgnacja nie samymi kwasami stoi. Czyli tutaj należałoby wspomnieć jeszcze o substancjach bardzo łagodzących i przeciwzapalnych. Znakomicie w tej kwestii sprawdza się składnik z lukrecji gładkiej, czyli glicyryzyna, która to działa silnie przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo właśnie, przeciwświądowo. Bardzo pomocna będzie tu również wąkrota azjatycka, miłożąb japoński, oczerwich gnijski, które jednocześnie wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, zmniejszają ich przepuszczalność, tym samym działają przeciwrumieniowo. Warto też pamiętać o tym, żeby pojawiły się substancje antyoksydacyjne, czyli mamy tutaj na myśli chociażby już wysławione witaminę C i niacynamid. W szczególności tutaj skupię się na niacynamidzie, bowiem niacynamid w kwestii gojenia cer problematycznych jest znakomity. W zależności od stężenia on może działać odbudowująco na płaszcz hydrolipidowy, bo już niejednokrotnie udowodniono, że do 5% on przepięknie nawilża i łagodzi, nawet w atopowym zapaleniu skóry. Oczywiście tu dzisiaj nie mówimy o tym aspekcie, ale to jest też bardzo ważne. On zwiększa odporność skóry, zwiększa tą barierę obronną. Powyżej 5% będzie już regulował wyraźnie pracę gruczołów łojowych, jest świetną alternatywą dla witaminy C, dla osób, które jej nie tolerują, rozświetla skórę, działa przeciw zapalnie, dodatkowo jeszcze zmniejsza wyrzut łoju i jest świetnym antyoksydantem. Zapobiega powstawaniu kolejnych plam pozapalnych. Czyli tutaj, jak mówimy sobie właśnie o zapobieganiu plam pozapalnych, to jest świetny moment jesienią i zimą, żeby skupić się na tym rozjaśnianiu, jeszcze raz rozjaśnianiu. To jest idealny moment, kiedy możemy sobie pozwolić na te bardzo intensywne działania bez takiej konsekwencji powstawania kolejnych plamek. Bowiem tutaj właśnie, tak jak już wspomniałam, nie mamy takiego nasłonecznienia. Czyli teraz skupiamy też naszą uwagę w pielęgnacji na duże rozjaśnianie, rozświetlanie skóry, bo za chwilę tego blasku nam zabraknie pod wpływem dłuższego działania tego suchego powietrza w pomieszczeniach. Kolejna sprawa, nawilżanie. Tego nigdy dość. I tu w przypadku cer problematycznych, tam gdzie mamy trądzik bardzo mocno zaawansowany, gdzie jest trądzik hormonalny z takim wyrzutem silnie zapalnych grudek, bolesnych zmian, to najlepiej sprawdza się pielęgnacja kanapkowa, lekka. Ja to już wielokrotnie Wam o tym mówiłam. Jeżeli wprowadzimy do naszej pielęgnacji jeden ciężki kosmetyk, on zbyt mocno obciąży gruczoły łojowe. Tutaj zdecydowanie lepiej jest położyć 3-4 warstwy, ale lekkie, które w cudzysłowie pozwolą skórze oddychać, odpowiednio funkcjonować. Jeżeli mówimy na przykład o trądziku różowatym czy łojotokowym zapaleniu skóry, tutaj mamy delikatną różnicę, bowiem w szczególności w przypadku trądzika różowatego, który powstaje, to najczęściej dotyka kobiety w wieku dojrzałym, powyżej 40 roku życia, to już tu mamy zmniejszoną pracę gruczołów łojowych. I wtedy ta skóra rzeczywiście idzie nam w suchość. Jednocześnie może być tak, że mamy zaburzoną pracę w miejscach występowania zmian w trądziku różowatym, ale jednocześnie jest przesuszona. Czyli co? I błyszczy się i jest ściągnięta. Czyli to jest tak troszeczkę, jakbyśmy miały naruszoną barierę hydrolipidową. To są podobne objawy. Więc my musimy skupić tutaj uwagę troszeczkę idąc bardziej w stronę tego odżywienia, ale znowu nie z przesadą. Co jest w ogóle najważniejsze? Gdzie możemy znaleźć tą równowagę? Gdzie znajdziemy tą odpowiedź? Dziewczyny, nasza skóra nam wszystko podpowie ładnie. Ja już niejednokrotnie Wam mówiłam o tym słuchaniu sygnałów, o odczytywaniu sygnałów ze skóry. To jest bardzo ważne. Nie możemy iść tak w ciemno, tak zgodnie ze schematem. Oczywiście teraz pomyślicie, no jak to ułożyłam schematy, czy ja mam swój ułożony schemat, który dobrze mi działa, a teraz nagle nie mam nic ze schematem. Jeżeli działa, to jak najbardziej tak. Ale jeżeli widzicie, że coś się dzieje ze skórą, to nie idziemy tak po prostu jak przecinak i nie działamy zgodnie z kolejnym dniem, bo mamy tutaj zapisane, a tu się na przykład pojawia retinol, tu się pojawia peeling, no to powinnam go wykonać. Nie. Najważniejsze jest to, co właśnie nam podpowiada skóra. Jeżeli zauważamy, że pojawia się jakaś nadwrażliwość,
że ona staje się kapryśna. Po nałożeniu danego kosmetyku zaczyna coś szczypać, swędzić. Zwyczajnie w świecie najprościej jest to Wam wytłumaczyć, że jej zaczyna być niewygodnie. Coś tam się takiego dzieje. To wtedy zmieniamy nasze działania zawsze na bardziej łagodzące. I po to dzisiaj Wam tworzę ten film, żeby Wam uzmysłowić, że jesienią i zimą w szczególności musimy na to zwrócić uwagę. Bowiem tu jest dużo większa skłonność do tej nadwrażliwości, do tej suchości. Ona się może pojawić nagle, od tak. Stosujecie sobie retinol, na który macie zbudowaną tolerancję. Skóra świetnie, rewelacyjnie go znosi, nic się nie dzieje. Nagle byłyście na dłuższym spacerze, albo pojawił się silny wiatr, albo na przykład miałyście zabiegany dzień, bądź była duża zmiana temperatur, wchodziłyście z jednego do drugiego pomieszczenia, byłyście zalatane. I nagle nałożyłyście retinol, następnego dnia budzicie się z dużym rumieniem. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla tych pór roku, jakimi jest jesień i zima, że może Was coś zaskoczyć, dużo bardziej niż wiosną i latem. Latem Was zaskoczą bardziej przebarwienia, bądź rumień posłoneczny, a tutaj ta suchość i nagle w ogóle, tak bym powiedziała, od czapy takie zachowanie skóry. Niejednokrotnie możecie to zauważyć. Wiem, jak się dzieje z moją skórą, gdzie mam przepięknie poukładaną pielęgnację, a nagle muszę ten tor zupełnie zmienić i to na kilka kolejnych dni. Więc słuchajcie swojej skóry, tak jak mówię, jeżeli ta niewygoda gdzieś się pojawi, że tak jak czasami najłatwiej to porównać, jak Was gryzie sweter, to tak samo jak Was zacznie gryźć ta skóra, to wtedy zmieniamy nasze działania i przez kilka kolejnych dni nakładamy więcej kosmetyków łagodzących. Nawet gdybyście musiały odpuścić właśnie peeling kwasowy i retinol, to się nic nie stanie, nie bójcie się. Czyli robimy sobie taką kilkudniową przerwę, zdecydowanie wtedy skupiamy naszą uwagę na łagodzeniu, nawilżaniu, z lekkim, zaznaczam, lekkim natłuszczeniem tej skóry, nakładamy częściej maski. Ja tu wielokrotnie Wam mówię o maskach w płachcie. Dlaczego? Bo maski w płachcie znakomicie się sprawdzają przy cerach problematycznych, dlatego że są lekkie i nie obciążają gruczołów łojowych. Natomiast oczywiście wiem, że są takie z Was, które nie lubią tych masek w płachcie, bo daje efekt mokrej, zimnej skóry i w szczególności zimą, no nie jest to niepożądane. Ja osobiście to bardzo lubię, bo daje mi to odświeżenie. Ale dla tych, które nie przepadają za tym efektem, mamy oczywiście maski w kremie. Maski, które też odbudują przede wszystkim mikrobiom, czyli zadbają o tę równowagę. To jest istotne, w szczególności przy fungal acne, trądziku, czyli trądziku grzybiczym, przy trądziku różowatym i przy EUZS-ie. Tu musimy bardzo o to zadbać, ale nie tylko. Pamiętajmy, że równoważenie mikrobiomu jest bardzo istotne i to już wielokrotnie dowiedziono w ostatnich obserwacjach, badaniach, przy właśnie też trądziku pospolitym. Tam dochodzi do dużego zaburzenia. Im większa kolonizacja grzybów, im bardziej zaburzony ten mikrobiom, tym nasza skóra gorzej funkcjonuje. Można to porównać do naszych jelit. Im bardziej mamy zubożony mikrobiom w jelitach, tym coraz to częściej zapadamy na różnego rodzaju choroby. Tutaj też mamy tę odpowiedź immunologiczną. To właśnie od całego tego środowiska bakteryjno-grzybowego, bym tak powiedziała, idzie odpowiedź. Jeżeli tutaj dochodzi do zaburzeń, to zaczynają się pojawiać różnorakie choroby skóry, czyli równoważenie mikrobiomu, to jest kolejny punkt naszego programu. To też będzie zapobiegało rumieniowi, swędzeniu i stanom zapalnym. Należy też również pamiętać, że tak cały czas Wam mówię o równowadze, żeby nie przesadzić, ale no jesień i zima cudownie właśnie nam otwiera te wrota na restrukturyzację skóry. Restrukturyzację, czyli jej przemianę. Tu możemy sobie pozwolić na znacznie więcej. Ja już Wam wspominałam to w konwencji kwasów dzisiaj, ale właśnie warto pokusić się o te eksperymenty z zachowaniem rozsądku, ale nawet jeśli gdzieś tam, mówię, wydarzy nam się ten wypadek, to nie jesteśmy, nie mamy z tyłu głowy tego uwrażliwienia, że zaraz zadziałają na nas gruczoły, promienie UV. Czyli tutaj możemy sobie na nieco więcej pozwolić, jeżeli przesadzimy to momentalnie, bardziej tę skórę regenerujemy. Czyli jest to większe pole do popisu i warto to zrobić, warto nawet spróbować nowych substancji ze względu na to, że coś, czego nie mogłyśmy stosować latem, bo prowadziło to do powstania, podnosiło jakby ryzyko powstania przebarwień czy uwrażliwienia skóry w ogóle na promienie UV i powstania jakichś fotoreakcji alergicznych, to tutaj jak najbardziej możemy wdrożyć różnorakie właśnie substancje, połączenia też.
takie, po które byśmy w ogóle latem nie sięgnęły. Znakomitym chociażby rozwiązaniem tutaj, właśnie jak już po raz kolejny wspominam, jest kwas glikolowy, ale możemy też na przykład włączyć kwas pirogronowy, po który nie mogłyśmy sięgać latem. Kwas pirogronowy jest jednym z najdoskonalszych kwasów, jeżeli chodzi o wykorzystanie ich właśnie w pielęgnacji cer problematycznych. Wspominałam już Wam w środowym jednym odcinku właśnie, gdy omawiałam ten kwas. To jest kwas, który hydrolizuje, wnikając w skórze, hydrolizuje, przemienia się do kwasu mlekowego, tym samym nawilżając skórę. To jest kwas o bardzo silnym, dość drażniącym działaniu, ale on pięknie reguluje pracę gruczołów łojowych, fenomenalnie pobudza włókna kolagenu i elastyny do odnowy, czyli to jest kwas, który można wykorzystać w konwencji cer dojrzałych, tam gdzie mamy właśnie terapię trądziku dorosłego. To jest też znakomite wyjście z sytuacji. Ale możemy też połączyć kilka innych substancji, takich, które normalnie by naszą skórę uwrażliwiły na słońce. Może być to większe stężenie witaminy C, właśnie większe stężenie niacynamidu, ale możemy też częściej sięgać po preparaty kwasowe. Niejednokrotnie zadawałyście mi takie pytania w komentarzach, czy to nie za często, w szczególności jak spojrzymy sobie na schemat numer 3, czy schemat numer 5, który traktuje skórę dotkniętą przebarwieniami, tutaj w tym temacie akurat przebarwieniami pozapalnymi, gdzie właściwie codziennie coś się pojawia. I na przykład możecie zauważyć, że macie tam alfa-arbutyna, jedna z najdoskonalszych substancji aktywnych w kwestii rozjaśniania skóry, czy jest tam też kwas kojowy. Jak najbardziej właśnie teraz to jest ten moment, który warto wykorzystać, a w szczególności jesień, kiedy jeszcze nie mamy takich bardzo dużych mrozów. Co więcej, mówiąc tutaj o restrukturyzacji skóry, nie mogłabym przecież nie powiedzieć o retinolu. Dziewczyny, jeżeli dotychczas po niego nie sięgnęłyście, to spróbujcie, bo naprawdę warto. Warto, żeby retinol Wam towarzyszył przez wiele, wiele lat. Przypominam, że to jest jedna z najlepiej przebadanych substancji. Ona w kwestii terapii cer problematycznych jest znakomita i tu mówiąc akurat o rozróżnieniu retinolu czy retinalu, to akurat jeżeli mówimy o fungal acne, czy chociażby o trądziku różowatym czy EUZS-ie, lepiej Wam się sprawdzi retinal, który jest delikatniejszy w swoim działaniu i wykazał w badaniach większą skuteczność w kwestii przeciwzapalnej. Więc tutaj warto po niego sięgnąć, zacząć od mniejszych stężeń. To nie muszą być bardzo wysokie stężenia, znaczy nie muszą, one nawet nie powinny być. Tu Was odnoszę z kolei do osobnego odcinka o retinolu i retinalu, gdzie tłumaczyłam te wszystkie zawiłości. I jak najbardziej to jest najbardziej idealny moment, żeby właśnie sięgnąć po tę substancję. Więc nie tylko kwasy, ale również retinol. Wspomnę tylko tutaj, a więcej sobie właśnie mówię, obejrzycie w materiale o retinolu. Jeżeli chcemy rozpocząć przygodę z retinolem lub retinalem, to zaczynamy od retinolu, porzucamy kwasy, szczególnie te intensywniejsze, przynajmniej na 2 tygodnie i dopiero później, po wdrożonym retinolu, możemy znowu do nich wrócić. Jeżeli dopiero co będziecie zaczynały przygodę i nie stosowałyście żadnych kwasów, to nawet lepiej, bo lepiej jest rozpocząć przygodę z retinolem i dopiero później wejść w kwasy. Dlaczego? Retinol działa z opóźnieniem i zauważycie efekty jego działania nawet kilka dób po zastosowaniu, nawet 72 godziny. I tymczasem, jeżeli byście zastosowały na przykład po 2 dniach kwas, a nie znacie reakcji waszej skóry, możecie być zaskoczone, pojawi się ten rumień. Ja znowu wspomnę o rumieniu, ja wiem, że dzisiaj jak bumerang powracam z tym tematem, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli już doprowadzicie tą skórę do rumienia, to znowu macie większą trudność, żeby aktywnie przy tej skórze działać. Więc uważamy. Zawsze mówię to w każdym zasadzie materiale. Malutkimi krokami do celu. Ale tu naprawdę warto pokusić się o eksperyment. Natomiast nie sama pielęgnacja sprawi, że ta Wasza skóra będzie utrzymana w równowadze. Należy pamiętać o tym, że tutaj dieta i suplementacja jest bardzo ważna. Ja to wielokrotnie mówię, omawiając właśnie różnorakie problemy skóry. Dziewczyny, absolutną podstawą jest odżywianie. Wiem doskonale po sobie, jak już w tej chwili, żeby Wam nie skłamać, to już będzie ponad 3 lata, kiedy zmieniłam zupełnie sposób odżywiania. W moim wypadku akurat bardzo sprawdziło się odrzucenie glutenu, absolutna tutaj rezygnacja z cukru i nabiału. Od razu powiem, jeżeli chodzi o gluten, to nie jest u mnie kwestia mody, tylko rzeczywiście tutaj zrobiłam to pod opieką dietetyków klinicznych. Nie zachęcam do tego każdego, ale warto zwrócić uwagę, czy w Waszym przypadku na przykład się to nie sprawdzi. Skoro cała odpowiedź immunologiczna zaczyna się w jelitach, to jeżeli tutaj jest bałagan i zadbacie tutaj pięknie o całą pielęgnację i równowagę mikrobiomu,
to pomoże Wam, ale na chwilę. Nieraz widzę takie pytanie w komentarzu, nawet niedawno się pojawiło. Stosuję od wielu miesięcy Pani pielęgnację i nie widzę poprawy. Pierwsze z moich pytań, które się pojawia, to jest od razu, czy zadbałaś o odpowiednie odżywienie? Bo może być tak, że będziecie miały na przykład przy mojej pielęgnacji poprawę chwilową, ale jeżeli nie dojdziemy do źródła problemu, a najczęstszym problemem, najczęstszą przyczyną powstawania to jest właśnie odżywianie, które to w konsekwencji może też zaburzyć pracę hormonalną. W ogóle funkcjonowanie nasze, codzienny tryb życia, higiena snu, to też wpływa bardzo na pracę hormonów. Obecnie obserwuję zarówno i u siebie, i u moich przyjaciółek, koleżanek, u moich klientek, jak wszyscy żyjemy w bardzo szybkim tempie. Nasz mózg jest przebodźcowany, on nie ma czasu odpocząć. Dużo bardziej męczące dla organizmu jest przebodźcowanie, tak kolokwialnie mówiąc, głowy, czyli to przebodźcowanie psychiczne niż fizyczne. Jak się zmęczymy fizycznie, ostatnio właśnie odbyłam taką bardzo ciekawą rozmowę z moją koleżanką, która jest jednocześnie moją i testerką, i klientką, i pozdrawiam gorąco, to właśnie zauważyłyśmy, że jak się zmęczymy fizycznie, to następnego dnia, jak dobrze odpoczniemy, wyśpimy się, to szybko się regenerujemy. W momencie, gdy mamy dużo pracy, jesteśmy zabiegane, gdzieś przesadzimy z tą pracą rzeczywiście, następnego dnia, mimo wyspania, ta nasza głowa jest nadal zmęczona. I wiem, jak właśnie ostatnio się funkcjonuje w dzisiejszym świecie. Mamy bardzo dużo bodźców. Ja już nawet nie mówię o social mediach. Ja mówię w ogóle o internecie, o tym, że tu należy wszędzie wszystko odpisać. Bardzo dużo do nas informacji dociera. I zobaczcie, jeżeli my nie zadbamy o tę higienę codzienną, mówię o higienie snu, ale w ogóle o tej higienie wieczornej szczególnie, przed pójściem spać, jeżeli nasz sen nie będzie wystarczająco jakościowy, wystarczająco odpowiednio długi, to nasza głowa się nie zregeneruje. Tym samym macie cały czas nakręcenie hormonalne. Tutaj przeogromną rolę odgrywają przede wszystkim hormony androgenowe. Wielokrotnie udowodniono, że te neuroprzekaźniki, jakim jest noradrenalina, adrenalina, dopamina, tak? Tutaj jeżeli jesteśmy zdopaminowani, czyli cały czas jak takie zwierzę uciekające przed drapieżnikiem, to w tym momencie można to przełożyć też właśnie na nasz organizm, na naszą skórę. Jeżeli my jesteśmy cały czas w takiej gotowości, nie jesteśmy w stanie wypocząć, to hormony są napędzone. One jednocześnie stymulują pracę gruczołów łojowych. Już to Wam niejednokrotnie mówiłam. Co za tym idzie? Cały czas mamy za duży wyrzut łoju. Cały czas, to jest też bardzo ważne, tworzy się stres oksydacyjny w komórkach. Jak ten chomik w kołowrotku, wiem, że znowu się powtarzam, ale to zawsze mówię, jak bardzo jest to ważne, żeby zadziałać antyoksydacyjnie, ale nie tylko w pielęgnacji, również od środka. Bo jeżeli ten stres oksydacyjny powstanie Wam w komórkach, to momentalnie macie nie tylko uaktywnienie już działającego, toczącego się w naszej skórze stanu zapalnego, ale jeszcze rozwój większy, tak? Czyli jest cały bieg wydarzeń. Zobaczcie, sam stan zapalny już jest przeogromnym stresem, który jest w naszej skórze. Tu już cały czas mamy duży wyrzut rodników, wolnych rodników, bo wolne rodniki są po to, żeby zwalczać stan zapalny, zwalczać stan chorobowy. Ale to jest taki paradoks, że im dłużej się toczy ten stan chorobowy, tu mówimy w aspekcie skórnym, to coraz większy wyrzut wolnych rodników. Im większy wyrzut wolnych rodników, tym coraz większe potęgowanie, bo ten cały łańcuch wolnorodnikowy działa na takiej zasadzie, że to jest kaskadowo, jak lawina. Coraz więcej wyrzutu wolnych rodników, coraz ich więcej się pojawia. To się nie zatrzymuje. To my musimy zadziałać antyoksydacyjnie. I znowu dochodzę do tej kwestii. Odpowiedni sen, odpowiednie odżywianie. Jeżeli my tu nie zadziałamy od wewnątrz, to na nic się zda pielęgnacja. Owszem, zauważycie, regulację pracy gruczołów łojowych, poprawę kolorytu, zwiększenie gładkości. To jak najbardziej będzie. Ale na jak długo? Jeżeli borykacie się z trądzikiem przewlekłym, z trądzikiem różowatym czy EUZS-em i tu powiem Wam, jest jeszcze większa zależność w przypadku trądziku różowatego czy łojotokowego zapalenia skóry w kwestii właśnie tych stresowych, to jeżeli o to nie zadbamy, to niestety będzie efekt krótkotrwały. I moje schematy pomogą, ale nie na zawsze. Więc tu musimy kilka dział wytoczyć.
Tylko zawsze pamiętajcie znowu, my zaznajamiamy my się z naszą skórą, my się z nią zaprzyjaźniamy, jakkolwiek możemy jej nie lubić w danym momencie, jak ona jest taka problematyczna. Ja to doskonale rozumiem. Dzisiaj dlatego się rozwinęłam tak na ten aspekt, można by powiedzieć, poboczny. No przecież to jest kanał o urodzie, to jest kanał o skórze, tak. Ale ja podkreślam wielokrotnie, skóra jest oknem na to, co jest wewnątrz. To jest, wiecie, taki dla nas bardzo istotny element, to jest największy organ naszego organizmu. Jeżeli my dobrze zaczniemy ją obserwować, jeżeli my się z nią zaprzyjaźnimy, podamy jej rękę i nie będziemy chciały z nią walczyć i tylko ją pacyfikować, to zupełnie inaczej zaczniemy rozumieć całą tę regulację wszystkich właśnie przemian. Dlatego tutaj, dziewczyny, podsumowując to, co teraz mówię, pielęgnacja to jest oczywiście jeden z punktów. Dalej higiena snu, konieczny relaks, choćbyście nie wiem ile miały na głowie, ile było obowiązków i ile problemów, jeżeli wy same o siebie się nie zatroszczycie, nie zadbacie, nawet o 5 minut relaksu, 5 minut relaksu w ciągu doby. Ja wiem, że czasami to się wydaje wręcz niewyobrażalne, ale jeżeli o te 5 minut, nawet jeżeli nie medytujecie, a zadbacie chociaż o spowolniony oddech, o to, żeby po prostu zatroszczyć się o siebie, odsuwacie na sekundę chociaż te problemy. Są dzieci, jest mąż, jest cała rodzina, wszystkie obowiązki, jest praca. Na sekundę zamykamy się w sobie. Myślimy, układamy sobie te myśli, oddychamy spokojniej. Tak jak mówię, to nawet nie musi być medytacja, jeżeli Was to nie przekonuje. Jeżeli to dla Was jest za silne, nie jesteście w stanie to wejść, to chociaż ten relaks. Albo zróbcie sobie kąpiel, albo zapalcie sobie aromatyczną świecę, możecie sięgnąć po książkę. Coś, co sprawi Wam codzienną radość. To jest tak banalne, a tak trudne. Ja wiem, jak to jest w dzisiejszych czasach. To jest ten jeden z bardzo ważnych elementów. Relaks, odżywianie odpowiednie, porzucenie cukru i porzucenie nabiału. Odpowiednie tutaj badania, które musimy wykonać też. To też jest bardzo ważne. Czy nie mamy tutaj uaktywnionych hormonów. Natomiast badanie hormonu to jest kolejny aspekt. Najpierw należy zadbać o te tutaj codzienności. Pielęgnacja, kolejny punkt. I wtedy, dopiero jak poskładamy to sobie wszystko w całość, to możemy mówić o zadbaniu, to wtedy możemy mówić o rzeczywiście takim terapeutycznym działaniu na naszą skórę. Nie chciałam kończyć tego zdaniem, możemy mówić o wygranej walce, bo już to wielokrotnie Wam mówiłam. Ja tego bardzo nie lubię używać w konwencji terapii skór problematycznych, bo jeżeli potraktujemy to wszystko jako walkę, no to nie będzie tutaj wygrane, bo jednocześnie my będziemy, tak jak wspomniałam przed chwilą, będziemy pacyfikować, unieszczęśliwiać tę skórę. My musimy się z nią zaznajomić i jak zrozumiemy te wszystkie procesy, to wtedy zauważycie, że Wasza skóra zacznie zdrowieć Wasz organizm. Co do działań profesjonalnych, czyli tych gabinetowych, tutaj warto znowu znaleźć równowagę. Powiem Wam, jak ja to czynię u moich klientek. Z reguły, jak wiecie, specjalizuję się w peelingach chemicznych, tutaj też w kombinacji z retinolami. I tak rzeczywiście z reguły robimy taką całą serię zabiegów silnie przeciwzapalnych, regulujących pracę gruczołów łojowych, złuszczających. Ale gdy tylko widzę, że idzie troszeczkę w przesuszenie, gdy mam zaburzony płaszcz hydrolipidowy, to zdecydowanie teraz spowalniam trochę, hamuję tego konia i proponuję wtedy zabiegi łagodzące, zabiegi odbudowujące, relaksujące. To też jest bardzo ważny aspekt w terapii cer problematycznych. Nawet jeżeli Wam nie służą zabiegi właśnie takie natłuszczające, nawilżające, to możecie z kolei w drugą stronę pójść i na przykład skorzystać z relaksującego masażu. Czyli tutaj znowu myślimy w taki sposób, żeby zachować tę równowagę psychofizyczną. To też jest bardzo ważne, żeby zrobić dla siebie coś przyjemnego. Ale stricte mówiąc tutaj już w aspekcie skóry twarzy, to właśnie należy też zwrócić uwagę na to, że te zabiegi łagodzące, odbudowujące płaszcz hydrolipidowy są bardzo potrzebne. To nie jest krok w tył. Nawet jeżeli w danym momencie profesjonalista nie może u Was wykonać takiego zabiegu, to nie znaczy, że teraz myślimy o rany, ale szkoda, nie możemy złuszczyć tej skóry, nie podziałamy na zaskórniki. Nie, bo taki zabieg, który będzie odbudowywał, paradoksalnie będzie zmniejszał występowanie zaskórników, bo jeżeli skóra będzie w równowadze, jeżeli tutaj będzie nawilżona, odżywiona, to wtedy gruczoły łojowe wyhamowują, one wtedy nie wyrzucają tak silnie łoju. Wtedy też zmniejszamy błyszczenie.
Warto też wspomnieć tutaj o zabiegach wzmacniających ściany naczyń krwionośnych. To, co z kolei mówiłam w konwencji kwasu azelainowego. Nie tylko oczywiście sam kwas azelainowy, ale inne substancje wzmacniające ściany naczyń, które już też dzisiaj wymieniałam, jak chociażby miłorząb japoński, nie mówiłam jeszcze o arnice. Arnika jest takim świetnym składnikiem aktywnym, ale może być pstrolistka sercowata, bylica pospolita, oczar wirginijski. To są substancje, które będą działały przeciwrumieniowo wzmacniająco i przeciwzapalnie. To też jest ważny punkt programu, czyli znowu nie nastawiamy się w tych działaniach profesjonalnych tylko i wyłącznie na zabiegi złuszczające, bardzo silne, ale też bardzo dobre będą dla Was zabiegi właśnie łagodzące. One też będą zapobiegały tworzeniu się stanu zapalnego. Tu znakomicie, już wielokrotnie o tym mówiłam, sprawdzają się maski algowe, maski kolagenowe, maski w płachcie oczywiście. Może być też kombinacja różnorakich zabiegów z wykorzystaniem witaminy B3 czy witaminy C, bo one będą pięknie też działały antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, rozjaśniająco. Takie zabiegi warto, żebyście też wzięły pod uwagę. Co ważne, jak wybieracie się na taki bardzo intensywny zabieg złuszczający, to później też znowu należy zmniejszyć ten aspekt intensywny w naszej pielęgnacji domowej. Czyli z kolei konsekwencją tego zabiegu powinna być delikatniejsza pielęgnacja w domu. Czyli znowu nastawiamy się na to łagodzenie, działanie przeciwrumieniowe. To jest to, co Wam powiedziałam, że słuchamy sygnałów z naszej skóry. Po takim zabiegu intensywnym, tam gdzie na przykład był zastosowany 4% retinol, bo wiem, że uwielbiacie ten zabieg, chociażby Retix-C czy Retis-S, tam gdzie mamy wykorzystanie właśnie kombinacji peelingów chemicznych z retinolem 4%, no to wtedy tam troszeczkę trzeba pomyśleć, że ta skóra potrzebuje teraz regeneracji. Jeżeli pójdziemy tak jednotorowo i cały czas konsekwentnie będziemy tutaj złuszczały po okresie zabiegowym tę skórę, to tylko sobie narobimy szkody, tak? Czyli znowu ta homeostaza, to jest bardzo ważne. Czyli jednocześnie bardzo ważne są zabiegi złuszczające, ale ważne są też te zabiegi łagodzące, przeciwzapalne, zmniejszające rumień i odbudowujące płaszcz hydrolipidowy. Ja wielokrotnie właśnie jak obserwuję moje klientki, nawet jeżeli mam coś w planach, na przykład przychodzi do mnie klientka, u której zaplanowałam dzisiaj zabieg złuszczający, to już zauważyłam, że robię taką właśnie rzecz. Przede wszystkim słucham tej skóry, patrzę, jak ona się dzisiaj zachowuje. I nawet tak jak mówię, jeżeli jesteście zapisane na jakiś zabieg, a specjalista wybierze Wam inny zabieg, nie bądźcie zawiedzione, bo to jest bardzo dobre właśnie takie ukierunkowanie. To jest najważniejsze to, co możemy tutaj zrobić, czyli nie patrzymy tak właśnie, tak jak mówię, wąsko, tylko patrzymy w takim długofalowym aspekcie, bo dla mnie bardzo ważne jest to, że ja już przewiduję, jak ta skóra się może za chwilkę zachować. A tak jak mówię, jesień i zima pod tym względem naprawdę potrafią być przebiegłe, że szybciutko może dojść do tego przesuszenia. Więc tak jak mówię, tutaj podobnie mamy te działania. Jak najbardziej możemy sobie pozwolić na więcej jesienią, zimą, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby zachować ten płaszcz hydrolipidowy w równowadze i co jeszcze ważniejsze, znaczy nie ważniejsze, co równie ważne, mówiłam o tym całym ogólnym zachowaniu. Wspomniałam Wam teraz o zabiegach profesjonalnych, wspomniałam Wam o diecie i suplementacja. Co jest bardzo ważne w suplementacji? Wdrażamy kwasy omega 3 i 6, w szczególności kwasy omega 3. One powinny się znaleźć bardzo regularnie, codziennie w zasadzie, kapsułka z odpowiednią ilością kwasów omega 3 w Waszej suplementacji. To ona będzie, właśnie to te kwasy będą zapobiegały przesuszeniu skóry. Dalej, już też wielokrotnie wiem, że wspominam, powtarzam się z tym, olej lniany. Wdrożcie do właśnie Waszej diety 2 łyżki oleju lnianego jesienią i zimą. To też będzie zapobiegało przesuszeniu, to bardzo ważne. Zadbajcie o to, żeby w Waszej diecie było sporo antyoksydantów. Może być to chociażby zielona herbata. Jak najbardziej dużo owoców, warzyw, które co prawda teraz są gorszej jakości, ale nie ma chyba lepszego antyoksydantu jak kiszonki. Tutaj macie kapusta kiszona, bogactwo witaminy C, ogórki kiszone. Sięgajcie po to jak najczęściej. Mamy też chociażby teraz warzywa korzeniowe, buraki. Znakomicie tutaj będą działały krwiotwórczo. Zachęcam Was do tego, żeby w Waszej właściwie suplementacji znalazł się regularnie sok z buraków bądź zakwas z buraków. To będzie wspomagało nasz mikrobiom. Dobrej jakości kiszonki będą pomagały w leczeniu, w wyprowadzaniu skóry problematycznej na prostą. Czyli tutaj
całościowo musimy zadbać o nasz organizm, o nasze odżywianie, o suplementację, a wtedy dojdziemy do celu. I już przechodzę do moich propozycji dla Was. W każdym z kosmetyków znajdują się odpowiednie składniki aktywne przeznaczone dla danego problemu. Oczywiście jak zawsze będę to uzasadniała. Zaczynamy od kosmetyków myjących oraz peelingów. Tutaj wybrałam Wam różnorakie alternatywy, też nie zawsze będzie występował kwas salicylowy, co zresztą zobaczycie. Zaczynamy od olejku myjącego. Świetny, lekki olejek, idealny dla cer problematycznych. Kosmetyk marki Manio. Pure Cleansing Oil Deep Clean. I tutaj mamy kilka bardzo ciekawych olejów, które z reguły nie pojawiają się w olejach myjących. Bowiem mamy olej z nasion Nigella Sativa, który zawiera tymochinon i silne antyoksydanty. On przede wszystkim łagodzi zmiany trądzikowe oraz egzemę. Mamy również olej z nasion leszczyny, który reguluje pracę gruczołów łojowych i zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości zrogowaciałych komórek w ujściach mieszków włosowych. Mamy też olej słonecznikowy, który jest świetnym antyoksydantem. Lekki, łagodny olej z pestek winogron i równie lekki i łagodzący olejek z awokado oraz ekstrakt z zielonej herbaty, który przecież ma silne właściwości przeciwutleniające. I zobaczcie, ten olejek jest naprawdę o leciutkiej, lejącej się więc wręcz bym powiedziała konsystencji. Zaraz zobaczycie, jak tutaj w połączeniu z wodą zamienia się ultra lekką emulsję. Zero pozostawienia jakiejkolwiek tłustej warstewki na skórze. Radzi sobie w mgnieniu oka z każdym, nawet najcięższym makijażem, choć oczywiście pamiętamy, że to nie jest jedyne zanieczyszczenie. Znakomity produkt do pierwszego etapu oczyszczania każdej cery problematycznej, tutaj bez względu na podział. Czy mówimy o trądziku różowatym, czy mówimy o trądziku pospolitym, czy łojotokowym zapaleniu skóry, to będzie to świetne rozwiązanie. Kolejny produkt. Żel myjący, żel oczyszczający dokładnie z marki Health Labs Care. Acne żel oczyszczający Solve On Face and Body. To jest świetny produkt do mycia zarówno twarzy, jak i ciała. Tu są bardzo ciekawe składniki aktywne, bowiem pierwsze to kwas salicylowy w stężeniu 0,32%. 0,32, nie 32, to ważne. Kwas migdałowy w stężeniu 2%. Ekstrakt z owoców palmy sabałowej, która redukuje pięknie pracę gruczołów łojowych, likwiduje nadmierne wydzielanie sebum. Wspomaga również redukcję zmian trądzikowych. Dodatkowo mamy bioferment z rzepaku i pszenicy oraz alfa-glukan, czyli piękne wspomaganie mikrobiomu już podczas oczyszczania skóry. Jest też inulina, która będzie zarówno odżywiała skórę, jak i będzie wspaniałym odżywczym cukrem dla mikrobiomu właśnie. Jest olej arganowy, słonecznikowy oraz rycynowy, który upłynnia łój oraz oliwa z oliwek, ceramidy, trehaloza i betaina. Czyli mamy, zobaczcie, tutaj zadbanie zarówno o złuszczenie, zadbanie o mikrobiom, a jednocześnie silne działanie przeciwzapalne, odbudowę w postaci ceramidów i trehalozy oraz betaina, która będzie przyspieszała gojenie skóry. Znakomity produkt o jednoczesnym skutecznym, ale łagodnym działaniu. Zobaczcie, dość gęsty żel. On może nie pieni się tak bardzo wybitnie, ale znakomicie oczyszcza skórę w mgnieniu oka. Świetnie sobie radzi ze wszelkimi zanieczyszczeniami, nie podrażnia skóry. Oczywiście nadmieniam, że mamy tutaj kwas salicylowy. Nie jest on w bardzo dużym stężeniu, no bo 0,32% to nawet nie jest 0,5% kwas salicylowy, ale jednak, jeżeli nie tolerujesz salicylanów, to oczywiście trzeba wybrać alternatywę. Natomiast dla osób tolerujących salicylany gorąco polecam, bo już po kilkukrotnym zastosowaniu naprawdę widać efekt. Co więcej, ten produkt nie powoduje nieprzyjemnego ściągnięcia, podrażnienia skóry właśnie dzięki tym okalającym różnorakim składnikom aktywnym. Kolejny produkt, tym razem znacznie delikatniejszy żel nawilżający, żel do mycia twarzy z glukonalaktonem 4% marki Slavia, już wielokrotnie Wam go pokazywałam. Tutaj oprócz glukonalaktonu mamy łagodzącą i przyspieszającą gojenie argininę, fermentowaną wodę z bambusa, która będzie wzbogacała skórę o składniki odżywcze, ale też wzbogacała nasz mikrobiom. Znakomity mleczan sodu o silnym działaniu nawilżającym, jest też ekstrakt z wąkrota azjatyckiej, z zielonej herbaty i z hibiskusa. Silne działanie przeciwutleniające. Ekstrakt z morszczynu, który pięknie łagodzi podrażnienia, hydrolat z mięty pieprzowej, która działa tak chłodząco, łagodząco, sok z aloesu,
Inulina, fruktoza i glukoza. Piękne odżywianie mikrobiomu, odżywianie skóry i łagodzenie. Znakomite rozwiązanie dla osób, które mają naruszoną barierę hydrolipidową, czyli nawet barierę hydrolipidową. Tutaj ze względu na obecność glukonolaktonu i właśnie inuliny, fruktozy i glukozy macie piękne działanie łagodzące. Też to odżywianie mikrobiomu sprawi, że jak najbardziej tutaj skóra będzie utrzymana w równowadze. Znakomite rozwiązanie dla każdego rodzaju skóry, bo to jest produkt, który możecie zastosować rano i wieczorem. Jeżeli właśnie jesteście na przykład po terapii izotretynoiną doustną, to gorąco polecam, bo to jest znakomity produkt oczyszczający. Jest dość gęsty w swojej konsystencji. Nie pieni się bardzo, bardzo delikatnie. Tutaj w zasadzie tej piany w ogóle właściwie nie zauważycie, ale to nie jest jego zadanie. Jego zadaniem jest oczyścić skórę bez efektu ściągnięcia i to się tu dzieje. Tu wręcz czujecie nawilżenie po jego zmyciu. To jest znakomite uczucie. Kolejny preparat oczyszczający. Teraz sobie przejdziemy do toników. Świetny żelowy tonik z kwasem migdałowym 5% i z 4% glukonolaktonem marki Linia. Tutaj oprócz tych dwóch kwasów mamy niacynamid, mocznik, pantenol oraz hialuronian sodu, czyli kwas hialuronowy. Znakomity produkt, świetna też alternatywa dla osób, które nie mogą stosować kwasu salicylowego, a poszukujecie toniku kwasowego. To jest taki lekki żel o bardzo charakterystycznym zapachu kwasu migdałowego. Żeby Was to nie zraziło, kwas migdałowy naprawdę pachnie właśnie taką pestką migdała. To jest bardzo charakterystyczne, nie każde osoby to lubią, ale gorąco zachęcam, warto stosować ten produkt, bo on będzie pięknie zapobiegał przede wszystkim nadmiernemu błyszczeniu. W stężeniu 5% kwas migdałowy już delikatnie złuszcza, ale bez efektu odstających skórek. Dodatkowo macie piękne działanie przeciw przebarwieniom pozapalnym. Glukonolakton, jak wiadomo, działa łagodząco, działa przeciwrumieniowo i nawilżająco. Świetne rozwiązanie przy każdym rodzaju trądziku i przy łojotokowym zapaleniu skóry. Kolejny tonik. Nieco delikatniejszy w swoim działaniu, bo przede wszystkim tutaj mamy silne działanie wody z liści z drzewa herbacianego. Tutaj jest to produkt marki Unique Tea Tree Relief Toner. I właśnie oprócz hydrolatu z drzewa herbacianego mamy tutaj również wąkrotę azjatycką, wyciąg z portulaki, która ma silne działanie przeciwrozwojowi właśnie drobnoustrojów, czyli przeciwbakteryjne, również przeciwgrzybicze. Dodatkowo jest ekstrakt z 6 kiełków, takich jak rzepak, brokuły, pszenica, alfa, rzodkiewka i kapusta, o silnym działaniu takim łagodzącym. Tu dzięki temu też mamy piękne łagodzenie podrażnień. Dodatkowo to są składniki bogate w minerały, enzymy, więc mamy regulację tutaj też pracy gruczołów łojowych, wygładzanie struktury skóry. Mamy też łagodzącą alantoinę i ekstrakt z lukrecji, o którym wspominałam dzisiaj, oraz kwas hialuronowy. To jest tonik w konsystencji po prostu płynnej. I tutaj zachęcam, albo możecie sobie właśnie tak przez ten koreczek nałożyć tutaj na dłoń, nałożyć na twarz i wmasować, albo po prostu zwyczajnie w świecie osuszyć. Ja zawsze zachęcam, żeby jednak wmasowywać te toniki, bo szkoda tych składników aktywnych. Znakomity tonik łagodzący, pięknie łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i tutaj znowu w zasadzie, jeżeli chodzi w szczególności o te kosmetyki myjące, one naprawdę są doskonałe dla każdego rodzaju problemu, który dzisiaj sobie tu omawiamy. Bo świetnie sprawdzi się przy trądziku pospolitym, przy trądziku różowatym, przy trądziku grzybiczym, czy przy łojotokowym zapaleniu skóry. Doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mogą stosować z jakiegokolwiek powodu kwasów, po prostu Wasza skóra źle toleruje, bądź macie naruszoną barierę hydrolipidową, to jak najbardziej ten tonik się świetnie sprawdzi, bo przypominam, tu nie mamy olejku z drzewa herbacianego, tylko hydrolat z drzewa herbacianego, więc to jest trochę delikatniejsze działanie, ale świetne działanie przeciwgrzybicze, więc w szczególności właśnie przy tych chorobach skórnych, gdzie towarzyszy kolonizacja grzybków, znakomicie się sprawdzi ten produkt. Natomiast, jeżeli Wasza skóra jest wybitnie podrażniona, potrzebuje silnego łagodzenia, mamy taki naprawdę utrwalony rumień, to polecam Wam ten tonik do twarzy z olejem tsubaki i wodą różaną marki Udo.
Tutaj właśnie jest hydrolat z róży damasceńskiej, który da Wam charakterystyczny taki zapach róży, ale ona ma silne właściwości przeciwrumieniowe, łagodzące, wspomaga płaszcz hydrolipidowy, wspomaga regenerację skóry. Mamy tu też ekstrakt z aloesu, łagodzący pantenol i izomerat sacharydowy, który pięknie wzbogaca nasz mikrobiom i naszą skórę o składniki odżywcze. To jest taki nawilżacz cukrowy, który przepięknie zapobiega utracie wody z naskórka, więc jest to doskonałe rozwiązanie, które właśnie przy skórach, gdzie mamy silnie naruszony płaszcz hydrolipidowy. To też będzie rozwiązanie dla osób, które są po stosowaniu izotretinoiny doustnej, gdzie wiemy, jak ta skóra jest bardzo silnie przesuszona. Jeszcze wspomnę właśnie ten olej tsubaki, czyli inaczej olej z nasion kamelii olejodajnej. To jest silny antyoksydant, bogaty w witaminę C, który będzie odżywiał skórę. I to jest kosmetyk w konsystencji mgiełki w zasadzie, o bardzo charakterystycznym zapachu, róży. Tu też, nie wiem czy zobaczycie to może na zbliżeniu, takie delikatne kropelki właśnie poprzez obecność tego oleju tsubaki. Dla miłośniczek zapachów różanych to jest po prostu bajka. Także mówię, to jest pięknie łagodzący, odżywczy, nawilżający, zmniejszający rumień tonik. Kolejny produkt. Przechodzimy sobie do peelingów. Wybrałam Wam trzy totalnie różnorakie peelingi. Pierwszy z nich, najdelikatniejszy, dla skór, gdzie mamy utrwalony rumień, gdzie nie mamy absolutnie tolerancji dla kwasów, gdzie skóra jest wybitnie przesuszona, podrażniona, czy to przy łojotokowym zapaleniu skóry, czy przy trądziku różowatym, czy przy trądziku pospolitym, bo tak też się zdarza, gdzie przesadziłyśmy z tą tutaj terapią przeciwtrądzikową. To jest peeling enzymatyczny AlgoPure marki Sensum Mare. Tu Wam od razu powiem, mam go jeszcze w starej szacie graficznej, w tej chwili już opakowanie się zmieniło. Cóż tu mamy? Kompleks trzech enzymów, żurawiny, papai i mango. Dodatkowo kompleks pięciu alg, które będą silnie odżywiały i nawilżały skórę. Pieprz nasmański o silnym działaniu przeciwzapalnym i łagodzącym oraz wody z lodowca norweskiego o działaniu nawilżającym i łagodzącym. Kosmetyk jest w konsystencji żelowej. Możemy go nałożyć nawet na 15-20 minut. Jest na tyle delikatny, że nie podrażni Waszej nawet naruszonej skóry. Wręcz bym powiedziała, że po jego zastosowaniu czujemy takie delikatne nawilżenie. Także śmiało nakładamy na 15-20 minut i tutaj właśnie, tak jak mówię, to jest doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mogą stosować bardziej intensywnych kosmetyków. Kolejny preparat, intensywniejszy w swoim działaniu, to jest preparat marki Veoli Botanica. Matcha Power Peel. Multikwasowy peeling enzymatyczny, który łączy w sobie i enzymy, i kwasy. Mamy tutaj 10% glukonolaktonu, bentonit, czyli glinkę, która będzie silnie mineralizowała skórę, matowiła ją, regulowała pracę gruczołów łojowych. Proszek z baobabu o działaniu antyoksydacyjnym, nawilżającym, łagodzącym. Sproszkowaną maczę, która zresztą daje bardzo charakterystyczny, zaraz zobaczycie, taki zielonkawo-brunatny odcień temu kosmetykowi. Jest też olej z winogron oraz cały kompleks kwasów AHA. Fitokompleks 10% i tutaj mamy kwas cytrynowy, mlekowy oraz winowy. Dodatkowo mamy enzym bromelainę, czyli enzym pozyskiwany z ananasa. Jest też wyciąg z neroli, czyli z gorzkiej pomarańczy o silnym działaniu antyoksydacyjnym i rozjaśniającym. Oraz mamy kwas salicylowy, bakuchiol, ekstrakt z klonu cukrowego, który działa delikatnie złuszczająco, olejek eteryczny z cytryną o działaniu rozjaśniającym i antyoksydacyjnym. Czyli to jest dla osób, które tolerują kwas salicylowy. I zobaczcie, jest w konsystencji pasty. I w zależności tutaj od wrażliwości skóry i od pracy gruczołów łojowych możemy go nałożyć od 3 do 7 minut. Od 3 minut przy tych cerach mniej takich, powiedziałabym, odpornych, czyli bardziej uwrażliwionych, a do 7 minut tam, gdzie mamy cerę mieszaną czy tłustą. Znakomity produkt, który pięknie będzie matowił skórę bez efektu podrażnienia, ale dzięki właśnie tutaj zastosowaniu i enzymów, i kwasów mamy szerokopasmowe działanie, bo jednocześnie mamy i działanie enzymatyczne, troszeczkę bardziej na powierzchni skóry,
ale działanie również głębsze w kwestii kwasu chociażby cytrynowego czy winowego. Piękne rozjaśnianie przebarwień, piękna regulacja pracy gruczołów łojowych, ale bez efektu podrażnienia. Tu zresztą powiem Wam, przy jego aplikacji nie czujemy jakiegoś charakterystycznego, bym powiedziała, takiego mrowienia czy szczypania. To też można potraktować jako taką delikatną maskę oczyszczającą, jak na użycie troszeczkę dłużej, choć tutaj tak 7 minut, 7-8 minut to tak maksymalnie przy tych bardziej przetłuszczających się skórach, ze względu na obecność właśnie bentonitu będziecie miały to działanie matujące. I ostatni w tym zestawieniu peeling, najintensywniejszy. To jest peeling marki Basic Lab, odblokowujący pory z 15% kompleksem kwasów AHA i 2% kwasem salicylowym. I tutaj, jeżeli chodzi o kompleks kwasów AHA, są bardzo ciekawe połączenia, bo mamy kwas migdałowy z kwasem glikolowym, czyli mamy działanie na wielu poziomach. To już jest intensywne działanie, zarówno przeciwzaskórnikowe, jak i stymulujące włókna kolagenu i elastyny, dlatego to jest doskonałe też rozwiązanie dla cer dojrzałych, tam gdzie borykamy się z trądzikiem właśnie wieku dorosłego. 2% kwas salicylowy już wiadomo, przepięknie będzie regulował pracę gruczołów łojowych. Mamy tutaj również też glutation, który będzie wspomagał regenerację komórkową, regenerację w ogóle skóry, znakomity resweratrol, czyli dwa silne antyoksydanty i tripeptyd złuszczający, który będzie wspomagał właśnie złuszczanie naskórka, dzięki temu będziemy tutaj miały silne działanie odblokowujące pory i faktycznie możecie zauważyć jego działanie już po jednokrotnym zastosowaniu. Ten produkt stosujemy na 10 minut. Jest on w konsystencji żelowej, o zapachu lekko takim octowym, kwasowym. Już Wam pokazuję, bo mam tutaj jego końcóweczkę. Malutko mi wyszło. O, zobaczcie. On jest o takim lekkim, żelowej, takiej żelowej konsystencji. Nakładamy, tak jak mówię, na 10 minut. Jeżeli macie skórę podrażnioną, to pozostawiamy go na troszeczkę krócej za pierwszym razem. 5 minut w zupełności wystarczy. Ale ze względu na obecność kwasu glikolowego, pamiętajcie proszę, że to jest produkt już dla tych skór bardziej wytrzymałych. Ale znakomite rozwiązanie, tam gdzie mamy rozszerzone pory, widoczne wyraźnie, to mamy tutaj działanie na kilku poziomach, bo i kwas glikolowy, i kwas salicylowy, także doskonałe rozwiązanie, ale nie dla skór wrażliwych i nie sprawdzi się przy każdym rodzaju trądziku. To będzie dobre rozwiązanie przy trądziku pospolitym, przy trądziku jak najbardziej grzybiczym, ale nie przy trądziku różowatym, dlatego że kwas glikolowy niekoniecznie będzie wskazany i jeżeli macie skórę podrażnioną przy łojotokowym zapaleniu skóry, to również niekoniecznie będzie to dla Was rozwiązanie. Teraz jeszcze jedna uwaga, każdy z tych peelingów stosujemy jeden raz w tygodniu. W kolejnym zestawieniu pokażę Wam kremy oraz sera. Każdy ma inne działanie, inną konsystencję z innym przeznaczeniem. Zaczynamy od bardzo delikatnego kremu malinowego marki Orchideo. To jest krem, który znakomicie sprawdził mi się przy trąciku różowatym. Przepięknie łagodzi zmiany, łagodzi zaczerwienienia. Mamy tutaj sok z aloesu, komórki macierzyste, które są zawarte z rodzaju roślin makowatych. One mają silne właściwości łagodzące, wspomagające regenerację komórkową. Jest tu też olej z pestek malin, który działa silnie przeciwpromieniowo, wzmacniająco na barierę ochronną skóry. Masło shea, ksylitol odżywczy dla mikrobiomu. Kwas cytrynowy, tutaj w kwestii kwasu cytrynowego mamy delikatne rozjaśnianie skóry oraz hydrolizowana elastyna, która będzie uelastyczniała tę skórę i stanowiła delikatny film na skórze, taki nawilżający i stanowiący ochronę przed utratą wody z naskórka. Jest też witamina E, palmitynian retinylu, czyli najdelikatniejsza postać retinolu tak na dobrą sprawę, to jest ester retinolu. To z kolei mówiłam też o tym właśnie w filmie o retinolu. To może być zastosowana taka formuła u osób nawet z nadwrażliwością na tą substancję, bez takiej bojaźni, że cokolwiek może się z tą skórą zdarzyć. Przy okazji palmitynian retinolu działa silnie odżywczo, czyli też będziemy tutaj miały piękne uzupełnianie tego płaszcza hydrolipidowego. I tu ważna informacja, mamy na końcu składu kwas salicylowy, który stanowi konserwant, pełni rolę konserwantu, ale to ważne dla osób, które po prostu salicylanów nie tolerują. Znakomity krem o, bym powiedziała, takiej pośredniej konsystencji. To jest typowo kremowa konsystencja, natomiast nie pozostawia takiej tłustej warstwy na skórze, ale świetnie łagodzi tę skórę. Ja go bardzo dużo tu nałożyłam. To jest znakomite rozwiązanie
Nawet może bardziej w zależności też od pracy gruczołów fojowych, jako ta pielęgnacja nocna, ale w kwestii łagodzenia rumienia, odbudowy płaszcza hydrolipidowego, cudowne rozwiązanie. I właśnie w przypadku trądziku różowatego, w przypadku cer dojrzałych, chociażby po różnorakich terapiach trądzikowych, to będzie doskonałe wyjście z sytuacji. I lecimy dalej, już Wam pokazuję. Kolejny preparat, też silnie odbudowujący. Krem naprawczy z ceramidami marki Health Labs Care. Solve On. Tutaj mamy trehalozę, czyli silne nawilżanie. Kilka rodzajów ceramidów, czyli silne uzupełnienie przestrzeni międzykomórkowej. W tym mamy fitosfingozynę, czyli naturalnie występujący w naszym naskórku ceramid. Dodatkowo mamy cholesterol oraz cynk regulujący pracę gruczołów fojowych o silnych właściwościach przeciwzapalnych, kwas linolenowy i linolowy. To ich właśnie często brakuje w przypadku cer trądzikowych, czyli świetne uzupełnienie. Laktoferyna, która pięknie łagodzi rumień, podrażnienie, swędzenie. Kwas poliglutaminowy, który pięknie utrzyma wodę w naskórku, zwiększy nawilżenie skóry. Kompleks z wąkroty azjatyckiej, która będzie działała silnie przeciwzapalnie, wzmacniająco naściany naczyń i jest fantastycznym antyoksydantem. Ferment soku gruszkowego, wspomaganie mikrobiomu skóry. Kwas hialuronowy oraz witamina E. Znakomite składniki o właściwościach przeciwzapalnych, rozjaśniających, łagodzących. Ten krem jest o dość lekkiej konsystencji, z przeznaczeniem jak najbardziej dla cer problematycznych. Zobaczcie, on wchłania się w okamgnieniu. Mimo obecności ceramidów nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. To będzie znakomite rozwiązanie dla cer problematycznych. Tutaj sprawdził mi się przy skórze dotkniętej trądzikiem, z nawrotem takich zmian zapalnych, bez obciążenia skóry. Także świetne rozwiązanie dla cer nawet borykających się z takim mocno zaawansowanym trądzikiem po różnorakich terapiach, tam gdzie potrzebujecie właśnie działania naprawczego, gdzie wymaga skóra odbudowy płaszcza hydrolipidowego. Nawet jeżeli macie naruszoną barierę hydrolipidową, znakomite rozwiązanie. Kolejny krem. Tutaj bym powiedziała najbardziej terapeutyczny w zestawieniu tych kremów, które Wam teraz pokazuję. Overnight BHA Treatment to jest krem z kwasem salicylowym w ilości 1,5% marki Veoli Botanica. Tutaj mamy oprócz kwasu salicylowego wąkrotę azjatycką w ilości 1%. Skwalan, to też ważne dla osób, które tę substancję tolerują bądź nie tolerują. Prebiotyk z wierzbownicy alpejskiej, która będzie zapobiegała zaskórnikom, będzie działała zwężająco na pory. Liposomalny ekstrakt z zielonej herbaty, który działa silnie antyoksydacyjnie, zapobiega rozwojowi stanów zapalnych. Kofeina, która usprawnia krążenie, jednocześnie zwiększa przepływ składników aktywnych. Lecytyna, czyli naturalny fosfolipid, który będzie uzupełniał niedobory lipidów naskórkowych. I on jest, co ciekawe, tutaj zamknięty w liposomach, dzięki temu będzie docierał do tych głębszych warstw naskórka. Jest też kwas chwitowy o silnych właściwościach rozjaśniających oraz witamina E. I ten kosmetyk jest naprawdę w ogóle w bardzo charakterystycznym kolorze, ze względu na obecność zielonej herbaty, jest w bardzo lekkiej konsystencji, powiedziałabym takiej emulsji, lekko szarawo-zielonkawej, właśnie jak to taki herbaciany kolor. Znakomicie reguluje pracę gruczołów łojowych, pięknie łagodzi stany zapalne, krostki, grudki. Jeżeli tylko tolerujesz dobrze kwas salicylowy, to będzie to znakomite uzupełnienie Twojej pielęgnacji. Co ciekawe, ten krem można nawet nałożyć na serum z kwasem salicylowym, wtedy mamy intensywniejsze działanie regulujące pracę gruczołów łojowych. Doskonałe rozwiązanie przy takim nadmiernym łojotoku, nawet przy łojotokowym zapaleniu skóry, tam gdzie ta skóra się wybitnie błyszczy. Dzięki okalającym innym tutaj substancjom aktywnym nie mamy takiego, bym powiedziała, drażniącego działania kwasu salicylowego, a jednoczesne uzupełnianie właśnie lipidów naskórkowych. Także doskonały preparat o naprawdę leciutkiej konsystencji. Ja go tutaj na razie odłożę, bo zaraz tu narobię bałaganu, ze względu na to, że to jest taka pionowa tubeczka, to wiem, że zaraz ją przewrócę. Kolejny kosmetyk. Powiedziałabym, że najlżejszy w tym zestawieniu, bowiem to jest nawilżający emużel z ektoiną marki Basic Lab. Tutaj mamy jeszcze aminokwasy, beta-glukan, ten produkt nazywa się rewitalizacja i ukojenie. Mamy tutaj też obecność wody ryżowej, która to działa silnie łagodząco, nawilżająco, rozjaśniająco również na już istniejące przebarwienia pozapalne.
Ektoina, o której wspominałam, która jest postbiotykiem, będzie pięknie wspomagała mikrobiom skóry. Dodatkowo mamy tutaj cholesterol, który będzie uzupełniał właśnie cały płaszcz hydrolipidowy. Jest też ultraniskocząsteczkowy i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, glukonolakton, inulina, trehaloza, ceramidy dodatkowo oraz glukonian wapnia o działaniu ujędrniającym oraz jeszcze alfa-glukan. Świetne odżywianie mikrobiomu, działanie silnie łagodzące, nawilżające, doskonałe rozwiązanie dla osób, gdzie skóra się ultra błyszczy i po prostu już nie wiecie, po co macie sięgnąć. Każdy krem działa silnie na Was obciążająco, zapychająco kolokwialnie mówiąc, gdzie naprawdę po prostu czujecie, że cokolwiek nakładacie jest za ciężko. To Emużel będzie znakomitym rozwiązaniem. Zobaczcie, ta konsystencja jest bardzo leciusieńka. To jest w ogóle kosmetyk, który jednocześnie może być zastosowany w formie bardzo lekkiego kremu emulsji, bądź po prostu serum nawilżającego. Znakomicie sprawdzi się również pod krem z filtrem, czyli dla tych skór wybitnie przetłuszczających się, bądź w pielęgnacji wielowarstwowej, w pielęgnacji kanapkowej. Rewelacja. Silne łagodzenie skóry, silne przyspieszenie gojenia, piękne działanie przeciwrumieniowe. I tu powiem przy każdym rodzaju, jak najbardziej przy każdym rodzaju problemu. Przy przytrądziku różowatym, przy łojotokowym zapaleniu skóry, przy fungalakne, czyli przy trądziku grzybiczym, gdzie bardzo często jakiekolwiek cięższe kosmetyki już tą skórę obciążają. Tam, gdzie macie naruszony płaszcz hydrolipidowy, znakomite rozwiązanie bez obciążania gruczołów łojowych. Kolejny krem marki Orchideo. Tutaj mamy krem winogronowy. To jest krem, który jest z przeznaczeniem dla osób z serami problematycznymi również w wieku dojrzałym, bowiem mamy tutaj heksapeptyd, czyli argirelinę, która będzie pięknie działała ujędrniająco dla skóry, ale dodatkowo mamy jeszcze kolagen, który będzie stanowił delikatny film na skórze, przeciw ucieczce wody z naskórka, skwalan, który będzie działał pięknie, uzupełniające, jeżeli chodzi właśnie o płaszcz hydrolipidowy. Jeżeli tylko tolerujecie skwalan, to skwalan znakomicie sprawdza się w przypadku cer problematycznych ze względu na to, że mamy wtedy mniejsze zmniejszenie pracy gruczołów łojowych, mamy tę regulację. Jest też łagodząca alantoina, pantenol i kwas hialuronowy. Znakomite rozwiązanie dla uwrażliwionych skór, tam gdzie jest wyraźnie naruszony płaszcz hydrolipidowy, ba, nawet jest naruszona bariera hydrolipidowa, to ten krem znakomicie Wam się sprawdzi. Dzięki obecności tutaj jeszcze oleju winogronowego mamy silne działanie antyoksydacyjne. Tu muszę powiedzieć, że moja testerka po prostu piała, jeżeli chodzi o odżywienie, złagodzenie skóry i jej ujędrnienie. Mówiła, że budziła się z pięknie taką wypoczętą, ujędrnioną skórą. Już Wam pokazuję jego konsystencję. To jest kosmetyk, mimo obecności tylu składników, bym powiedziała, i skwalan mamy, i alantoinę, i pantenol, mogłoby się wydawać, że on będzie bardzo gęsty, bardzo ciężki, a nic z tych rzeczy. To jest kosmetyk, który owszem, pozostawi Wam taki delikatny film na skórze, ale jednocześnie jest w miarę lekki, więc to nie jest taki krem obciążający. To jest, tak jak mówiłam, krem, który będzie znakomitym rozwiązaniem, świetnym łagodzącym przy naruszonym płaszczu hydrolipidowym, tam gdzie chcemy zadbać właśnie o silną antyoksydację i o napięcie. Bardzo często w przypadku cer tych problematycznych w wieku dojrzałym mamy duży spadek nawilżenia. Nawilżenia, chciałam powiedzieć ujędrnienia, a tu naprawdę możecie zauważyć po nocy, jak ta skóra jest pięknie ujędrniona. Mówię po nocy, ale to nie jest krem typowo nocny, bowiem on znakomicie, szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, nada się również na dzień. To zresztą, tak jak mówię, to nie jest ciężki krem, który pozostawia bardzo silny film na skórze, ale jednocześnie zadba właśnie o tę utratę wody z naskórka i zadba o odżywienie i przede wszystkim tę skórę pięknie złagodzi. Przechodzimy teraz do serów. Każdy z nich pełni inną rolę, jest o innym kierunku działania. Zaczynamy od serum z niacynamidem 10% oraz cynkiem 1% marki Nutridom. Tutaj po prostu serum nazywa się witamina B3 10% i cynk 1%. Oprócz cynku i niacynamidu mamy jeszcze ekstrakt z aloesu i witamina E. Krótki, prosty skład, ale znakomicie sprawdza się tutaj przy nadmiernej pracy gruczołów łojowych. Tutaj macie rozjaśnianie przebarwień pozapalnych. Jest to znakomita alternatywa dla osób, które nie mogą w żaden sposób stosować kwasów.
10% niacynamid już działa delikatnie złuszczająco, więc jest to serum do stosowania 2 razy w tygodniu, nie częściej, żeby tej skóry nie podrażnić, ale też może być stosowane pomiędzy innymi kosmetykami z kwasami, jeżeli chcecie jeszcze bardziej usprawnić i zwiększyć efektywność w działaniu w Waszej pielęgnacji. Ten produkt jest w konsystencji takiej żelowo, bym powiedziała, emulsyjnej, leciusieńkiej. I tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o to rozjaśnianie przebarwień, regulację pracy gruczołów łojowych, no to znakomicie się sprawdza. Także tak jak mówię, nie sięgajcie po niego częściej niż 2 razy w tygodniu, w szczególności jeżeli stosujecie kwasy, peelingi kwasowe, retinol, to wtedy będzie zbyt intensywne działanie. I tak jak mówię tutaj, no niacynamid to jest doskonałe działanie, jeżeli chodzi o działanie przeciwzapalne, antyoksydant bardzo intensywny, ale jednocześnie też tutaj zwiększamy tę obronę skóry przed czynnikami zewnętrznymi. Doskonałe rozwiązanie dla wszelkich cer problematycznych, o których dzisiaj mówię. Przy trądziku pospolitym, przy trądziku różowatym, łojotokowym zapaleniu skóry, jak najbardziej przy fungal akne. Kolejny preparat to serum z marki Health Labs Skin. Serum do twarzy AH 5% Solve On. Tutaj mamy kombinację różnorakich kwasów, bo kwas mlekowy, shikimowy, laktobionowy, jabłkowy, diglukozyd kwasu galusowego, który jest znakomitym antyoksydantem, świetnie sobie radzi z przebarwieniami różnorakiego pochodzenia. Dodatkowo ma jeszcze silne działanie przeciwgrzybicze, to warto wspomnieć. Pięknie też zmniejsza rumień, czyli tutaj mamy świetne działanie wielokierunkowe przy trądziku różowatym, przy trądziku pospolitym, przy fungal akne, przy łojotokowym zapaleniu skóry. Mamy tu również łagodzący pantenol oraz nawilżający kwas hialuronowy. Ten kosmetyk znakomicie sprawdził mi się przy skórze ze skłonnością do nawrotów trądzikowych, ze zmianami zapalnymi, przy skórze mocno przetłuszczającej się, ale również przy skórze z trądzikiem różowatym, przy skórze naczyniowej. I zobaczcie, jest w konsystencji leciuśkiego żelu. Wchłania się w mgnieniu oka. Ten produkt możecie stosować 2-3 razy w tygodniu, oczywiście w zależności od tego, co jeszcze macie w swojej pielęgnacji. Znakomicie rozjaśnia przebarwienia. To jest doskonałe rozwiązanie również dla cer dojrzałych, bowiem mamy tutaj chociażby kwas jabłkowy, kwas mlekowy, które jeszcze będą zwiększały rozjaśnienie, dodawały blasku skórze. I lecimy dalej. Kolejnym z serów to jest serum marki Basic Lab. Serum antyoksydacyjne. Serum wzmacniające z 1% ergotioneiną i 10% diglukozydem kwasu galusowego. Czyli znowu mamy silne działanie antyoksydacyjne. Dodatkowo jeszcze 3% kompleks senolityczny, który będzie wspomagał gojenie skóry. Wspiera w ogóle taki proces rewitalizacji podczas właśnie terapii różnorakich. Zmniejsza występowanie stanów przeciwzapalnych i ten produkt nazywa się Blask i Elastyczność. Ergotioneina z kolei jest bardzo silnym aminokwasem i chciałam powiedzieć antyoksydantem i aminokwasem, który będzie przyspieszał gojenie skóry. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze koenzym Q10, który to jest też znakomitym antyoksydantem. To jest rewelacyjne rozwiązanie, bardzo lekki jest to zresztą produkt, już Wam pokazuję. Rewelacyjne rozwiązanie jako antyoksydacja codzienna i likwidacja przebarwień potrądzikowych, ale nie tylko, likwidacja różnorakich przebarwień. Świetna alternatywa dla osób, które nie tolerują witaminy C. Produkt jest o lekkiej, żelowej konsystencji, w takim blado-żółtym kolorze. Wchłania się w oka mgnieniu. Przepięknie, naprawdę łagodzi skórę, rozjaśnia, rozświetla. I tutaj jest doskonałym wprowadzeniem w ogóle tej pielęgnacji w cerach problematycznych, bowiem tak jak mówię, możecie ten produkt śmiało stosować codziennie rano jako serum antyoksydacyjne, ale również właśnie jako zapobieganie i już likwidacja istniejących przebarwień. I kolejne serum to serum z ceramidami marki Nutridom.
ceramidy, po prostu tak się nazywa serum, ceramidy regenerujące marki Nutridom. I tutaj mamy triple argonin, czyli substancję pozyskiwaną z ostropestu plamistego o silnych właściwościach przeciwświątowych, przeciwgrzybiczych, przeciwzapalnych. Uwielbiam tę substancję, niejednokrotnie już Wam o niej mówiłam. Ma bardzo szerokie spektrum działania, takie łagodzące, przyspiesza gojenie skóry. Dodatkowo mamy tu trzy rodzaje ceramidów. I właśnie owe ceramidy przepięknie odbudowują tutaj ten cały cement międzykomórkowy w skórze. Jest też łagodzący olej z nasion bawełny, który zawiera kwas linolowy, który to właśnie bardzo często jest obserwowany w cerach trącikowych, że go brakuje. Jak brakuje tego kwasu linolowego, to wtedy mamy naruszony płaszcz hydrolipidowy. Mamy tu też fitosterole i tokoferole, które będą uzupełniały lipidy naskórkowe. Jest pantenol, kwas hialuronowy oraz fitosfingozyna, czyli dodatkowy jeszcze ceramid naturalnie występujący w naszej skórze. Jest też olej sojowy, kwas mlekowy oraz witamina E. Produkt jest w konsystencji dość gęstej emulsji. Przepięknie sprawdził mi się tutaj, chociażby między innymi przy cerze trądzikowej z takim trądzikiem krostkowo-grudkowym, z czasem pojawiającymi się zmianami takimi bolesnymi grudkami zapalnymi. Przepięknie szybciutko odbudował płaszcz hydrolipidowy, naprawdę, gdy skóra była mocno przesuszona właśnie w okresie zimowym, bo ten produkt już testuje bardzo, bardzo długo, także już tu kolejny sezon zimowy za chwilkę nam się pojawia, a właśnie te ceramidy znakomicie sprawdziły się pod tym względem. Szybciutko rzeczywiście ta odbudowa nastąpiła. I już, kochane moje, lecimy dalej. I kolejny kosmetyk. O silnych właściwościach łagodzących przeciwzapalnych to jest produkt marki Skin 1004 Madagascar Centella Ampoule. Tu mamy 100% ekstrakt z wąkrota azjatyckiej. Nie przerażajcie się, bo naprawdę ten produkt możecie stosować codziennie. Oczywiście z założeniem, że nie nakładacie już kolejnego kosmetyku właśnie z centellą, czyli z wąkrotą azjatycką. Znakomicie, przepięknie łagodzi zmiany zapalne, szczególnie te właśnie takie zaczerwienione, wszelkie krostki, grudki. Pięknie sprawdza się przy trądziku różowatym, przy cerze naczyniowej. Jako składnik antyoksydacyjny, znakomita sprawa, alternatywa też właśnie dla witaminy C. Jest w konsystencji leciutkiej, żelowej i tak jak mówię, możecie go stosować codziennie rano, bądź po prostu wplatać gdzieś jeszcze dodatkowo w swoją pielęgnację wieczorną. Także lekki, nie obciążający w żaden sposób gruczołów łojowych, znakomite rozwiązanie przy każdym z tych problemów, które dzisiaj poruszam, a pamiętajmy też, że wąkrota azjatycka ma silne właściwości stymulujące kolagen i elastynę do odnowy, więc sprawdzi się również w tym aspekcie. W ostatnim zestawieniu, ale równie ważnym jak każde inne, wybrałam Wam kosmetyki uzupełniające. Na początek kosmetyki z retinolem i retinalem. Pierwszy z nich to kosmetyk z retinolem kapsułkowanym marki Slavia. 0,3% retinolu kapsułkowanego. Mówiłam już o retinolu kapsułkowanym w filmie o retinolu i retinalu, ale jeszcze przypomnę. Dzięki temu, że jest on zamknięty w kapsułkach, uwalniany jest powoli dopiero w naskórku i jest dzięki temu pozbawiony tego aspektu drażniącego. Tutaj są to mikrokapsułki z celulozy, które są naturalnie wydalane na drodze przemiany materii. Tu absolutnie się nic nie dzieje. Dodatkowo mamy jeszcze czynnik wzrostu naskórka, który regeneruje silnie skórę oraz peptyd, który będzie wspomagał też właśnie tą przemianę komórkową. Komórki macierzyste z szarotki alpejskiej, które działają też silnie przyspieszająco gojenie skóry, regenerująco. Astaksantyna, najintensywniejszy obecnie antyoksydant na rynku, przez co daje też intensywny, przepiękny, łososiowy kolor, który zaraz zobaczycie. Jest też kwas hialuronowy, glukonolakton i witamina E. Wow! Fantastyczny skład o silnym działaniu, restrukturyzującym skórę na każdym poziomie, ale jednocześnie dzięki okalaniu tych substancji aktywnych, tego retinolu, mamy działanie też łagodzące, nawilżające, rozświetlające. Zobaczcie ten piękny kolor. Cudowny łososiowy kolor, konsystencja lekkiej emulsji. Świetne działanie przebudowujące skórę. Tutaj naprawdę zmniejszenie widoczności porów, poprawa całej struktury. Zresztą chyba więcej o retinolu mówić nie trzeba.
Doskonałe rozwiązanie, w zasadzie powiem Wam, dla każdego tutaj rodzaju problemu, chyba że jesteście wybitnie tutaj naprawdę źle tolerujący retinol, choć w przypadku retinolu kapsułkowanego muszę powiedzieć, że on się nawet sprawdził przy bardziej podrażnionej skórze. Natomiast bardzo ważna rzecz, nie stosujemy retinolu czy retinalu, jeżeli mamy naruszoną barierę hydrolipidową. Nawet jeżeli chwilowo jest naruszony płaszcz hydrolipidowy, najpierw należy go odbudować, a dopiero później sięgnąć po te substancje. Kolejne preparaty z marki Sensu Mare. Tym razem Wam wybrałam w dwóch stężeniach dwa preparaty, w dwóch stężeniach retinalu. Advanced Retinal Night Serum oraz Supreme Retinal Night Serum. Supreme to ten z większą ilością retinalu 0,16 i Advance 0,08. Jeżeli chodzi o pozostałe składniki aktywne, tutaj jest dokładnie identycznie. To jest korygujące serum ze stabilnym retinalem i tutaj mamy retinal tym razem kapsułkowany. Dodatkowo jeszcze kompleks fosfoceramidowy, który pięknie uzupełnia niedobory lipidów naskórkowych. W połączeniu z fosfolipidami mamy też piękne okalanie tego retinalu i dzięki temu likwidacja tego efektu drażniącego. Mamy tu też olejowy kompleks morski o działaniu silnie ujędrniającym, nawilżającym, przeciwzmarszczkowym. Trehaloza, kompleks pięciu alg morskich, który potęguje działanie nawilżające i ujędrniające. Jest też prebiotyk oparty na inulinie wyekstrahowanej z korzenia cykorii. Mamy piękne odżywianie skóry i odżywianie mikrobiomu. W takim preparacie to rzadkość. Olej kahai, który działa silnie ujędrniająco oraz olej z nasion ostropestu plamistego o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym i pieprz tasmański, działanie łagodzące oraz woda z lodowca norweskiego o działaniu nawilżającym i łagodzącym. Znakomite oba preparaty o takiej samej konsystencji. Pokażę Wam je oba, ale tutaj ciężko zauważyć różnicę, bo konsystencja jest naprawdę bardzo, bardzo zbliżona. Widać natomiast leciusieńką, w zbliżeniu możecie tego nie zauważyć, różnicę w kolorystyce. Tam, gdzie mamy troszeczkę więcej retinalu 0,16, jest on nieco ciemniejszy, 0,08 jest troszeczkę jaśniejszy. Oba preparaty przepięknie przepracowują skórę na każdym jej poziomie, dzięki obecności dodatkowych składników i antyoksydacyjnych, i właśnie ujędrniających mamy działanie na wielu, wielu poziomach. Dzięki tym kompleksom fosfoceramidowym jest świetne działanie też odżywczo, nawilżające, uzupełniające niedopory lipidów naskórkowych. W zasadzie dla każdego problemu tutaj wymienionego, bo retinal, tak jak już wspominałam, znakomicie się sprawdza nawet przy trądzie różowatym i łojotokowym zapaleniu skóry. Tylko powtarzam, nie przy naruszonym płaszczu hydrolipidowym, nie przy naruszonej barierze hydrolipidowej. I właśnie, jeżeli macie naruszoną wręcz barierę hydrolipidową, zaburzoną, to gorąco Wam polecam kolejną maskę. To jest maska marki Garden. Maska, która nazywa się Overnight Mask. One występują w takich dwóch właśnie saszetkach. Ja już tą saszetkę oderwałam, już Wam tu ją przygotowałam. To jest maska nocna, jak sama nazwa wskazuje, Overnight Mask. Tutaj mamy cudowny ekstrakt z mango, który działa silnie odbudowująco w kwestii odżywczo-nawilżającej i rozświetlającej. Ekstrakt z papai, ananasa i kawioru, które będą regulowały złuszczanie. To nie są enzymy, to są ekstrakty. Mamy tu też witaminę E, ekstrakt z aloesu, ferment z rzodkwi, jeden z moich ulubionych, bo on stanowi jednocześnie, pełni dwie role. Odżywia mikrobiom, a jednocześnie stanowi naturalny konserwant, kwas hialuronowy oraz kwasy omega 3 i 6. I ta owa maska jest w konsystencji typowo kremowej, dość gęstej. To, co robi ta maska, tak jak ona rozświetla, jak ona łagodzi, jak ona po prostu stawia skórę do pionu, to jest coś niesamowitego. Po nocy z tą maską budzicie się z przepięknie złagodzoną, rozświetloną, ze zmniejszonym rumieniem skórą. Znakomite rozwiązanie, znowu dla każdego problemu, które tu wymieniłam, chyba że macie wybitnie przetłuszczającą się skórę, no to wtedy ta maska może być dla Was troszeczkę za cięższa, zaraz Wam już pokażę kolejne rozwiązanie. Ale tam, gdzie jest wszędzie skóra przesuszona, swędząca, podrażniona, jak najbardziej tak. Znakomity produkt, naprawdę. To zresztą od razu nadmienię, bo niejednokrotnie mi pytałyście w komentarzach, czy mam jakąś maskę, jakiś krem,
który przy tej takiej wybitnie naprawdę przesuszonej skórze się sprawdzi, to jest właśnie ta maska. Garden Overnight Mask. Lecimy dalej. Kolejny produkt to produkt marki Logicaly Skin. Znakomita maska oczyszczająca Clarifying Green Mask. Maska glinkowa. Tutaj mamy kaolin, czyli glinkę białą, kwas salicylowy, ekstrakt z wąkrocy azjatyckiej, puder z łupin orzecha włoskiego, który delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, ale to nie jest peeling, niczego się nie obawiajcie. Delikatnie poczujecie może pod palcami, ale śmiało tutaj przy takim łagodnym nałożeniu nic się nie stanie. Dodatkowo macie zmiękczenie przepiękne naskórka. Jest też ekstrakt łagodzący z lukrecji. Spirulina, czyli alga o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, glukonolakton. Znakomity skład. Maska jest lekko chłodząca. Tutaj mamy też właśnie specjalny składnik o takim działaniu lekko chłodzącym. I zobaczcie, ona jest w konsystencji klasycznej glinkowej. Ja tu nałożyłam bardzo dużą ilość, żebyście zobaczyły ten jasno zielony kolor. Fantastycznie pięknie łagodzi skórę. Ją nakładamy maksymalnie do 10 minut. Daje delikatny efekt ściągnięcia, ale to nie jest taka skorupa, która się pojawia na twarzy. Natomiast ten efekt chłodząco-łagodzący wyraźnie jest odczuwalny. Cudowne działanie dla tych cer skłonnych do przetłuszczania się, ale również jeżeli cierpicie z powodu trącika różowatego, tam gdzie jest ten rumień utrwalony, bądź w fazie grudkowo-krostkowej, to jak najbardziej tak, ale też również przy łojotokowym zapaleniu skóry, bo mamy tu piękne działanie na gruczoły łojowe, ale bez takiego efektu drażniącego. Doskonałe rozwiązanie, jeżeli chodzi tutaj o działanie regulujące, seborregulujące, to jest równie ważne. I kochane, ostatnia maska w tym zestawieniu, odbudowująca mikrobiom skóry. Maska marki Derm Good, nawilżająca maska z probiotykami i olejem z awokado. Tutaj oprócz oleju z awokado mamy jeszcze skwalan. Od razu tłumaczę. Mimo obecności skwalanu, nie obawiajcie się, nawet u osób nietolerujących skwalanu, tę maskę zmyjecie po kilkunastu minutach. I tu wierzcie mi, nic się ze skórą nie dzieje, a przy okazji macie piękne odbudowanie płaszcza hydrolipidowego. Jest tu też łagodzący pantenol, hydrolizowany wyciąg z drożdży, który właśnie będzie stanowił te wartości probiotyczne. Jest też łagodząca alantoina, glukoza, która będzie odżywiała mikrobiom, cudowny mocznik, który będzie zmiękczał skórę i aminokwasy w postaci kwasu glutaminowego, glicyny i lizyny, więc przyspieszenie gojenia skóry, kwas mlekowy oraz witamina E. Fantastyczny, łagodzący skład. Konsystencja maski jest typowo kremowa. Zobaczcie, jaka cudowna. Kremowa, ale w miarę lekka. Przede wszystkim komu dedykuję? Osobom borykającym się z trądzikiem różowatym, zobaczcie, i z łojotokowym zapaleniem skóry. Znakomite rozwiązanie. Oczywiście nie tylko, bo pamiętajcie, to co Wam tłumaczyłam w tej części teoretycznej, wspomaganie mikrobiomu jest również potrzebne przy każdym rodzaju trądziku. Tam, gdzie jest zaburzony mikrobiom, tam niestety dochodzi do rozrostu różnorakich zmian w postaci krostek i grudek. Więc to jest też doskonałe rozwiązanie. Jedyne, co tutaj nadmienię, jeżeli mamy rzeczywiście mocno taki, bym powiedziała, mocno zaogniony trądzik grzybiczy, to niekoniecznie. Przy trądziku grzybiczym rzeczywiście ten udział grzybków jest przeogromny i tutaj mamy wyciąg z drożdży. I teraz możecie pomyśleć, no dobra, to skoro się sprawdzi przy trądziku różowatym i przy łojotokowym zapaleniu skóry, a nie przy fungal acne. Przy fungal acne rzeczywiście ten wyciąg z drożdży różnorako się potrafi zachować, natomiast sprawdzałam właśnie tę maskę pod względem trądzika różowatego i EUZS i sprawdziła się znakomicie, ale przy fungal acne byłabym troszeczkę ostrożniejsza. Ostatni kosmetyk na dziś. To jest punktowe serum, to jest takie serum SOS, to jest ostatnio mój must have. Absolutnie. Punktowe serum na zmiany mikrozapalne z 7% kompleksem AHA i BHA i 3% kwasem azelainowym oraz laktoferyną z marki Basic Lab. Wyciszenie i redukcja. To jest święty graal, dziewczyny, naprawdę. Jeżeli szukacie czegoś, co będzie Wam szybko łagodziło właśnie zmiany zapalne, jak tylko czujecie, że coś się pojawia, to możecie stosować ten preparat tak często, jak potrzebujecie.
Nawet możecie stosować tutaj delikatnie, tylko przemywając skórę gdzieś w ciągu dnia. Oczywiście jeszcze, jeżeli możecie sobie na to pozwolić, jesteście w domu, możecie przetrzeć sobie delikatnie wacikiem, na przykład nasączonym tonikiem i ten produkt nałożyć miejscowo na taką rosnącą, na taki rosnący guz, taką grudkę zapalną. Tu dodatkowo mamy jeszcze kompleks SICA, laktoferynę, ceramidy, fitosfingozynę, fitosterole, witaminę E i glukozę. Dzięki temu po tym preparacie, nawet kilkukrotnie zastosowanym w ciągu dnia, nie mamy efektu złuszczenia, a piękne złagodzenie skóry i naprawdę już następnego dnia ta zmiana jest wyraźnie, wybitnie, powiedziałabym, wyciszona. Pięknie łagodzi rumień, łagodzi swędzenie przy każdym z tych rodzajów problemów, które tutaj omówiłam. Natomiast nie mówię, żebyście to nakładały, to jest na zmiany mikrozapalne, punktowe. Jeżeli mamy trądzik na całej twarzy, to nie jest to rozwiązanie, które możecie stosować na całą twarz. Po to Wam pokazałam tyle innych kosmetyków, to jest SOS. Produkt jest w konsystencji kremowej. Znakomite serum, które możecie nałożyć już jako końcową nawet pielęgnację, bądź pod krem, bądź na krem. Świetnie, naprawdę tutaj to jest i uzupełnienie pielęgnacji w każdej postaci, na każdym jej etapie, tylko tak jak mówię, pod krem z filtrem, nie na krem z filtrem. Tak wygląda moje zestawienie kosmetyków. Jestem przekonana, że każda z Was wybierze coś dla siebie, bo zobaczcie, tu zadbałyśmy o to, żeby była ta równowaga. Pamiętajcie, to co Wam wszystko mówiłam w tej części teoretycznej, tak? Nie przesadzamy ani ze złuszczaniem, ani z działaniem przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym. Działamy, żeby ten świąt się nie, właśnie nie pojawiał jeszcze większy, żeby nie uwrażliwić skóry. Działamy na mikrobiom. Myślimy o tym, żeby się zrelaksować codziennie chociaż kilka minut w ciągu dnia. Działamy dla naszej higieny umysłu. Dbamy o higienę snu, o odżywianie i suplementację, a wtedy wszystko idzie ku dobremu. Trzymam kciuki dziewczyny za Was, bo wiem jakie to trudne. Jestem tu z Wami, jestem tu po to właśnie, żeby Wam pomóc. Także jeżeli tutaj jeszcze dodatkowo pojawią Wam się wątpliwości, znowu jakieś pytanka, śmiało zadajcie mi w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Ślę mnóstwo buziaków, pozytywnej energii, żeby wszystko, ta cała historia właśnie z tymi Waszymi problematycznymi cerami wreszcie dotarła do udanego finału. Pozdrawiam gorąco. Pa, pa.